Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Dzień dobry, dobry wieczór, witam serdecznie w programie Liga Minus, w programie, w którym rozmawiamy o Ekstraklasie co tydzień o 20 w niedzielę, czasem w środku tygodnia, ale tym razem nie jest środek tygodnia, tym razem jest niedziela. Właśnie się prawie skończyła kolejka 26, gdyż powróciliśmy do koncepcji meczów poniedziałkowych, to znaczy nie wiem na jak długo, bo nie studiuję terminarza zbyt... Jakoś krzywo siedzę. O, tak, jest to ładnie na środku teraz. Zbyt długoterminowo. Nieważne. 26 kolejka. W studiu są dziś ze mną Wojtek Kowalczyk. Dobry wieczór. Jakub Białek. Dobry wieczór. Oraz Leszek Milewski. Dobry wieczór. Leszek Milewski po raz pierwszy w Lidze Minus. Bardzo dziękuję, Leszku, że... Świeżak. Że zgodziłeś się przyjąć nasze zaproszenie. Panowie, dopiero co... Nie tak dopiero co, bo już jakiś czas temu, ale my nie lubimy się spieszyć, żeby tak od razu po meczu schodzić, wchodzić na antenę. Dajmy ludziom się, nie wiem, wysikać, zrobić sobie kanapkę, czy też inną czynność wykonać. No ale niedawno skończył się mecz Legii z Piastem, czyli wicemistrza Polski z mistrzem Polski. No i po wyniku 1-2 dla Piasta okazało się, że był to mecz na ten moment lidera z wiceliderem. Taka dość nieoczywista sprawa, bo... Przed tą kolejką, jakby ktoś powiedział, że Piast będzie po nim wiceliderem, to pewnie no, nie każdy by w to uwierzył. Jeden z pierwszej szóstki, który wygrał mecz. To prawda. Dlatego skoczył na drugie miejsce. To też trzeba dodać. Tyle, że troszeczkę szczęśliwie, co by nie mówić. Chociaż łatwiej się gra. Powinno się grać łatwiej o jednego piłkarza więcej przez 80 kilka minut. Ale tak naprawdę, żeby nie tak kapitalny strzał na 2-1, to nie wiem, czy by Piast wygrał tutaj na Łazienkowskiej dzisiaj. No też, nie wiem, wiesz, można tak sobie żonglować. No, gdyby Felix uderzył troszeczkę nie, niżej, nie, nie, to nie, to nie, chodzi o to, że ja bardziej widziałem przewagę tej drużyny, która grała w 10 niż tej, co grała 11-10. O to mi bardziej chodzi, że nie widziałem drużyny, która by gdzieś od 10 minuty zdominowała boisko, na boisku rządziła, bo tak to powinno wyglądać w normalnej, cywilizowanej świecie. Pierwszy z drugim, gra jednego mniej 80 minut, to ten rywal zabije. Tak, ale wiesz, to jest Ekstraklasa, były takie sytuacje, że Wisła Płock grała w dziewiątkę chyba z kimś i wygrała mecz w zeszłym sezonie z Krakowią. Korona z Krakowią to było. Czy korona? Arka tak samo w tym sezonie bodajże, ze dwa razy lepiej wyglądała grając w dziesiątkę niż w 11. I dodam jeszcze, Wojtku, że nie tylko pierwsza szóstka, ale w całej pierwszej ósemce przed tą kolejką licząc, tylko Piast wygrał swój mecz, więc no, czy to jest cywilizowana liga tutaj? To nie jest cywilizowana liga, zacznijmy. Tylko mówię, że akurat no, lepszą drużyną w tym meczu, gdzie wygrał Piast, była Legia Warszawa i... W ogóle jak Legia zareagowała na tą czerwoną kartkę, no, w ogóle nie było widać, że cokolwiek się wydarzyło. Oni od razu do ataku szybko strzelili gola tuż po tej czerwonej kartce. I tak się zastanawiałem, kiedy zacznie Legia wyglądać jak drużyna grająca w dziesiątkę. No ale jednak jak grasz tak dużo czasu w osobie, no to prędzej czy później musisz spuchnąć i być może też z tego te dwie bramki Piasta. Od tej czerwonej kartki właśnie chciałbym rozpocząć, no bo decyzja... W pewien sposób kontrowersyjna na pewno, bo dość długo ją analizował tam na warze sędzia, więc może każdy z nas powie, jakie ma zdanie na ten temat. Moim zdaniem czerwona kartka, ja wiem, że on nie chciał, ale są przypadki, że czasem dostaje się czerwoną kartkę nawet jak się nie chce. Przykładem tego jest Felix w poprzednim sezonie, o ile się nie mylę, komuś łokcia sprzedał tak bezwiednie albo nogą wszedł tak dość brutalnie. Dostał czerwoną kartkę, mimo że nie chciał zrobić krzywdy rywalowi i nawet nie miał później pretensji po meczu, mówił, że zrozumiałe, ale że nie chciał. No generalnie raczej nie oceniamy to, czy piłkarz chce zrobić krzywdę, czy nie, tylko sam efekt. A efekt jest taki, że Milewski, zdaje się, no, wjechał mu kantę korkami w nogę i to jest czerwona kartka, moim zdaniem, bez dyskusji. Jeśli byśmy liczyli tylko zagrania, które ktoś chciał wykonać, to byśmy pozbawili również wielu bramek, asyst i wspaniałych akcji. Myślę, że tak najbardziej... W tej lidze zaczęło się tylko rozpoczęcie piłki. Ja chciałem powiedzieć, że rozczarował mnie Vukovic reakcją tuż po tej czerwonej kartce. Było takie zbliżenie i slow motion. I ewidentnie przeklinał tam po bałkańsku, a nie po polsku. I to mnie jednak ciągnęło. Znaczy jakieś bałkańskie przekleństwa?
Niektóre tak można się było nauczyć dzięki Denardowi Bielicy. Po bałkańsku to możemy, co powiedział? Denard Bielica, myślę, że miał dostatecznie dużo sławnych przekleństw bałkańskich, żebyśmy nie musieli już przypominać. Wojtek, znasz jakieś bałkańskie przekleństwa? No tak mieszał polski język i bałkański, Denard Bielica i chorwacki w zasadzie. Skandaloza, cirkus i tak dalej. Piszcie na czacie, czerwona czy nie czerwona, a my zapytamy Wojtka. Czerwona. 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 Czyli tu czerwona, Wojtek czerwona, jakiś komentarz? No to czerwona kartka, no wiesz, no tam, nie no, słuchaj, ja na przykład jestem zdania, że no, to powoduje, możesz zrobić dziurę w nodze, jest trochę, troszeczkę więcej miejsca do tego, by stanąć na murawie, a nie koniecznie na przeciwniku i tak dalej, i tak dalej. Mi się wydaje, że akurat w tym momencie, ja to przykład, zresztą to już mówiliśmy w środę, że ja czerwoną kartkę dałbym Jantoliczowi za poprzednią kolejkę, za tego plaskacza, któremu da. Wiesz, bo to nie można, to znaczy tak, sędziego... Wesowiczowi. Znaczy, a, sorry, Wesowiczowi. Czerwona kartka w Gdańsku, tak? Pod koniec meczu daje plaskacza piłkarzowi Lechii Gdański i tylko jest żółta. No wiesz, no takie zachowania nie mogą uchodzić na zasadzie, bo teraz co? Chciałbyś, żeby w każdym meczu był plaskacz i żółta kartka? To lepiej dać plaskacza niż kopnąć kogoś łapą. Ja chcę plaskacza, no ktoś, drugiego. Nie, no ktoś chce pauzować, tak? Bo mówi, ja tu mam przerwę na kadrę, chcę pauzować w tym meczu, bo później mamy słabego rywala, masz plaskacza, żółta kartka. No nie, no, bo zaraz on dzieli na czerwoną. Tylko dlaczego akurat w tym wypadku dało żółtą, nie wiem. No dobrze, nie, tutaj przy kantę jest czerwona kartka. Ja też jestem za większą liczbą czerwonych kartek, robi się więcej miejsca, łatwiej o gole, o ładne akcje, także jest to kierunek jakiejś reformy ligi kolejnej. Czyli byś dawał czerwone kartki również? Za wszystko, zamiast żółtych. Dobra. Kuba? No czerwona kartka, jak czyli u nas wszyscy czerwona kartka. Jak myślicie, jak nasz czat na to pytanie zareagował? Myślę, że czerwona. Stawiają, że czerwona. Czerwona. Nasz czat, myślę, że tak. Mój mózg, który bardzo szybko procesuje procentowo tego typu ankiety na czacie, wylicza, że mniej więcej 85% naszych widzów jest jak najbardziej za czerwoną kartką w tej sytuacji. A 15 pozostałych to kibice Legii. Muszę powiedzieć, że spodobało mi się zachowanie Kante, bo nie jeden piłkarz by zaczął, wiecie, no nie, czerwony sędzio, i by płakał. Wyobraźcie sobie, że Mladenowicz by tak zrobił. To by tam pewnie obraził połowę tego, tej drużyny jeszcze Piasta Gliwice, kibiców, sędziego i rodzinę jego. A no może rodzinę by nie obraził, mam nadzieję, że aż tak bardzo Filip nie jest porywczy. A Kante na całkowitym spokoju zszedł z boiska, bo chyba sobie zdawał sprawę, że sam nie chciał, żeby ktoś go tak nadepnął. Znaczy, no, widocznie wiedział, że czerwona kartka słusznie pokazana i poszedł do szatni. Tak? Nie, to nie tylko Mladenowicz, tylko mi się wydaje, że nawet Kante protestowałby, gdyby nie wiedział, że słuszna jest kartka. Mhm. Gdyby ktoś tam jeszcze myślał, że nie, nie, tutaj to nie jak nie chciałem, albo ewentualnie nie należy się czerwona, tak? On wiedział doskonale, zdawał sobie pewnie sprawę z tego, że słuszna czerwona i poszedł sobie do podprysznic. Szkoda, że tak szybko, bo to 10 minuta. To w takim przypadku no ciężko tutaj o dobry wynik, chociaż no, i tak Legia zaskoczyła, co by nie mówić. Strzela bramkę na 1-0. Później tych sytuacji miała już po przerwie. W końcówce to wydawało się, że ten Piast nie dowiezie tego wyniku. No jedno, szczególnie Plach wyciągnął taki dość groźny strzał. Antolicia chyba, który był chyba piłkarzem meczu. On chyba w każdej akcji uczestniczył, tej groźniejszej dla Legii. A nie jest dla was trochę zaskoczenie, że ten Antolić tak się pozytywnie rozwinął w ostatnich miesiącach? Chyba to jest jeden z takich piłkarzy, których mocno Vukovic zbudował. Zdecydowanie. Pamiętam jego pierwsze mecze w Legii Warszawa i zdaje się, że był u nas w redakcji Czesław Michniewicz i on wskazywał na to, że Antolić jest piłkarzem, który robi wokół siebie bardzo dużo zamieszania. Co chwilę mówi, że mu podawać, macha rękami, krzyczy na kolegów, że on chce piłkę, pokazuje się, a tak naprawdę nic z tego nie ma i to jest tylko takie efekciarstwo, żeby kibic widział, aha, no jemu zależy, on się stara, on się pokazuje. No i tak grał przez większość okresu w Legii Warszawa Antolić. Zagrania raczej na alibi, najprostsze wybory, mało z tego było kreatywności, mało efektu, no a teraz zupełnie inny piłkarz, nie wiem co się z nim stało. Znaczy, dla mnie to jest efekt tego, że cała Legia jako drużyna funkcjonuje dużo lepiej i on jako ten tryb też od razu lepiej funkcjonuje, po prostu. No też zdecydowanie może coś w tym być. Piast przełamał pasę, nie wiem nawet ilu, ale wiem, że on miał takiego ligowego przekładańca, że wygrana, przegrana, wygrana, przegrana, wygrana, przegrana, u siebie wszystkich golił, na wyjeździe zawsze przegrywał, teraz na wyjeździe udało mu się wygrać. Awansował na pozycję wicelidera. Jesteście w stanie w ogóle uwierzyć w to, że historia może się powtórzyć? Mówisz o? No, o tym, co nie było w poprzednim sezonie. Nie, dlatego, że... Jakby zaczęli na wyjeździe też wygrywać wszystko, no to wiesz.
Nie no, Legia za dobrze wygląda. Nawet ty już grasz 80 minut w dziesiątkę i wyglądasz lepiej od rywala. No a Piast... No przekonał cię Piast? No, mi się wydaje, że... No nie, dwie to jest tak, piękne bramki. Bramka na 1-1 to jest rzut rożny. Bo ale rzutów, Felix się bardzo ładnie zabrał. No wiesz, rzutów rożnych powinien Piast mieć więcej, no bo jednak powinien przeważać i dajmy na to gdzieś... z tych sytuacji więcej stwarzać. No jest rzut rożny. No druga bramka, no to kapitalne uderzenie w boczną siatkę, nie do obrony. Mhm. Koniec. No i później jeszcze ten taki odbita piłka na poprzeczkę. Poprzeczka, tak. Felix chyba. To by był dość widowiskowy gol. Ale też odnoszę wrażenie, że gdyby Legia grała w 11, to by ten mecz raczej wygrała. Ale pamiętaj, że Piastowi zaraz przyjdzie ten Puchar Polski z Lechią Gdańskim, będą przemęczeni. Słuchaj, co trzy dni granie, już teraz co trzy dni grają, już widzę kilka drużyn już tam zmienia składy, to tak samo będzie z Piastem, że za chwileczkę. Teraz chyba nie wiem, czy to już Piast w tym tygodniu do Gdańska się wybiera? Chyba tak. No tak, no to wyobraź sobie, w ciągu tego, to będzie drugi tydzień, co trzy dni granie, nie? Piast wygrał pierwszy mecz na wyjeździe od października, kiedy wygrał z Wisłą Kraków, która przegrywała wtedy wszystko. Także to, że oni wskoczyli na miejsce wicelidera, to jest po prostu efekt tego, jak spłaszczona jest czołówka za Legią. Oni wskoczyli na miejsce wicelidera, którym była Krakowia, która przegrała 4 ostatnie mecze, przypomnijmy. I nadal była wiceliderem. I gdyby Piast nie wygrał, to wiceliderem byłaby drużyna, która przegrała 4 ostatnie spotkania. Jest jeszcze jedna istotna kwestia, jeśli chodzi o Piasta, bo jak sprawdzimy, jak długie są kontrakty zawodników, którzy się wybiegli w pierwszym składzie, to tam tylko 3 graczom kontrakt wybiega poza 2020 rok. Więc ja nie wiem, jaki jest plan w ogóle Piasta, nawet jeśli on coś by miał osiągnąć w tym sezonie jeszcze. Więc... No, a wielu piłkarzy w Piaście Gliwice już się napaliło na odejście, bo latem trochę to wyglądało tak, że kto tylko grał w tym mistrzowskim sezonie, to już przebierał oferty, już był na łączach z menedżerem i tylko niektórzy piłkarze dostali pozwolenie na opuszczenie klubu, ale w kolejce potencjalnych piłkarzy na sprzedaż było bardzo dużo, więc bardzo możliwe, że teraz jak już będą wolni, no to nie będą się kwapić do tego, żeby podpisywać nowe kontrakty z Piastem. A powiedzcie, kiedy ostatni oficjalny mecz wygrał Piast na wyjeździe? Oficjalny, nie w lidze, bo w lidze to w Wisłą Kraków, tak? 2-1. A w Pucharze Polski? 3 grudnia. Wiesz z kim? Z Legią 2. Widzisz. To leży im ta warszawska. No można powiedzieć, Legia, na wyjeździe tylko z Legią Warszawa muszą grać. Legia Warszawa będzie miała problem, bo teraz jedzie do Poznania, z tego co mi się wydaje, tak? I tam tak. Pojedzie bez Kante na pewno, no bo czerwona kartka. Pojedzie bez Wszołka, bo dostał 4 żółtą kartkę. Perkart dziś był niedostępny z powodu kontuzji, z tego co mi wiadomo. Nie wiem, jaka to jest kontuzja i na ile poważna, ale może być tak, że się nie wyleczy do przyszłego tygodnia, no to wyjdzie na to, że Legia będzie musiała w ofensywie postawić na Rosołka. Rosołek już wie, jak się strzela Lechowi Poznań. No tak, ale nie grał wtedy od pierwszej minuty, prawda? Tylko to prawda. Tak trochę na fantazji zrobił swoje, to prawda. Ale no, widzicie tutaj potencjał na to, że Legia znowu przegrywa, znaczy znowu, że przegrywa z Lechem, traci 3 punkty w kolejnym spotkaniu z rzędu i znowu ta tabela nam trochę się w jakiś sposób tutaj wyrównuje. Czy też ten Lech dziś nie przekonał was na tyle, aby wierzyć w to, że może legionistów... Słuchaj, jest to zawsze osłabienie. Pewnie Nowakowicz będzie musiał poszukać sobie... Dobrze wygląda szybkościowo ten zespół, Legia. A jak tam trafi, wiesz, normalnie bym powiedział tak, dobra, to daję Wszołka na szpicę. Niech się ściga z tymi stoperkami Lecha. Oni się nie ścigają, bo nie potrafią. Czyli tam bym wstawił takiego, a Lech, że atakuje, to musiałby się otworzyć. Zawsze przestrzeń szybkiego. No pytanie teraz kto, bo Wszołek też nie jedzie. No to musisz teraz znaleźć nawet pomocnika jakiegoś, którego byś tam wstawił, Kuba albo Leszek. No, no bo... są po prostu jakościowi zawodnicy. Dzisiaj Antolicz przy bramce przecież zachował się jak rasowa dziewiątka. No tak, ale... Wiesz, ja wiem, nie mówię, że wystawić go na dziewiątkę, ale po prostu tam jest dość jakości, żeby wstawić kogoś z pomocników i on może się nagle tam świetnie... Ale bardziej na przykład Nowikowa, który w Jagiellonii swego czasu też na szpicy takiej łamanej. No chyba furory nie robił. Nie robił, no ale od biedy. Pamiętaj, że tutaj... Magdziński na szpicę przykazał, że... no ale to by musiał ściągnąć go Wukowicz. Pamiętaj, że tracisz też prawego pomocnika szybkiego, jakim jest Wszołek i mocnego i fizycznie. I zakładasz, że na tą pozycję wejdzie, no właśnie, wejdzie Nowikowas. No ten Nowikowas, no to fajnie, że wejdzie, tylko po co wejdzie? No, widziałeś, co, jak wyglądał w środę w Gdańsku. Przecież ten Wukowicz, to myślałem, że go rozerwie, jak go zdjął z boiska.
Może wiesz, go rozerwał. No nie, no to wiesz, to mi się wydaje, że Nowikowas, no dobra, to pewnie na bok. Nie wiem, może któregoś z tych... Lukinia z Gwija tam... Może... No, ja bym poszedł w młodzież, no. Dlaczego nie Rosołek? Dlaczego nie Praszelik? Ale to od początku, tak? Tak. No, może i tak, no bo w sumie... Kiedy, jak nie teraz? No wiesz, przy tych sięgać po takich chłopaków. Przy środkowych obrońcach Lecha, ja mi się wydaje, że to nie do końca akurat jest najpewniejszy punkt tej drużyny, to można. Zerknę sobie, panowie, o ile mi pozwolicie, oczywiście nie będziecie na mnie krzyczeć z tego powodu, na to, jak wygląda tabela, to możemy sobie taką małą symulację przeprowadzić. Legia ma w tym momencie nad Piastem aż 8 punktów przewagi, no i myślę, że to jest czas, w którym można sobie pozwolić na taki eksperyment, że a jak sobie poradzi Praszelik i ten Rosołek w pierwszym składzie w tak ważnym spotkaniu, no bo nawet jeśli przegrają, no to trzeba jeszcze założyć, że Piast albo Krakowia wygrają, żeby ktokolwiek ich zaczął gonić, a ci goniący to naprawdę, oni tak chwilę sobie robią. Legia jest tym kolarzem, który uciekł z tego peletonu, a ten peleton, mam wrażenie, że mimo że ten kolarz czasami się potyka, to po prostu robi sobie przerwy na herbatkę od czasu do czasu. Ja bym w ogóle mierzył różnicę nie pomiędzy Legią a drugą drużyną, tylko pomiędzy Legią a Lechem Poznań, bo wydaje mi się, że z tego całego peletonu to właśnie Lech jest drużyną, która może Lech, jakkolwiek jeśli by gonić. Wygrał teraz z Legią na wyjeździe, to 6 punktów straty nadal ma, to też nie jest jakoś... mało. No i jeden mecz na pewno będzie miał wtedy Lech w grupie mistrzowskiej z Legią Warszawa bezpośredni, więc wtedy może nadrobić. Czyli będzie go miał na wyjeździe. No tak, jest to duże wyzwanie, ale powiedzmy, że jeszcze się w sferze realnej ono mieści. Ja się zgadzam z Kubą, że Lech jest jakby z tego pelotonu najlepszej formie w takiej, żeby jeszcze coś podgonić, ale czy to wciąż jest taka forma, żeby zmniejszać dystans do Legii, która tak pewnie naprawdę nie. Solidnie ucieka. No, będziemy sobie liczyć matematyczne szanse później raczej w grupie mistrzowskiej, bardziej się mamić tymi emocjami, że jeszcze coś się może zmienić, niż faktycznie coś się zmieni. No nie, no też bierzmy pod uwagę, że to jest, nawet jakby Legia przegrała i ten Piast wygrał, to się, bo Piast gra z Wisłą, tak? To się robi 5 punktów. Ale też pamiętajmy, że Legia już skończyła sobie, znaczy meczem z Lechem kończy sobie te pojedynki z pierwszą ósemeczką, tak? Bo tam już nie ma. Jej zostanie 3 mecze do rozegrania. Wisła, Kraków, Górnik, Zabrzarka, Gdynia. W tej dyspozycji Legia to ich pozamiata, nawet nie będzie wiadomo o co, nie będą wiedzieli przeciwnicy o co chodzi. No wiesz, no, Legia już zagrała wszystko, tak? Ostatnio z Lechią, z Jagiellonią, z Krakowią, dzisiaj z Piastem. Jedzie do Lecha, na początku rundy miała Pogoń i Śląsk, no to już zostaje im te z dołu tabeli. No, wyobraź sobie, że Arka Gdynia przyjedzie, zabierze jej tu punkt. Nie. No właśnie, no wiesz, no to jest, to też powoduje to, że taki mecz i to jest, no, naprawdę Legia ma teraz tak bezpieczną przewagę, też z tego powodu, że nawet jak Legia traci punkty, to tam cały czas za plecami tracą, no w tej kolejce każdy mógł być drugi, to Piast wykorzystał, w ostatniej chwili wskoczył na drugie miejsce, bo każdy mógł być drugi, po porażce Krakowi w piątek, każda drużyna mógł być drugi, Śląsk przegrał, Pogoń mogła być druga, zremisowała. Lech mógł być drugi, zremisował. No to Piast wygrał i skoczył z 6 miejsca na drugie. No i dobrze, i bardzo dobrze. I tak ta liga się nam toczy, bo ja w momencie tej czerwonej kartki sobie pomyślałem, panowie, jak dostała ją Legia, w sensie konkretnie Kante, że jeśli to wygrają, to mógłbym spokojnie pójść w drugi zakład o to, że jeśli Legia nie zdobędzie mistrzostwa, to ja zjem drugi dzbanek, tamten. Ale no tak się nie stało, więc może Wojtek, ty będziesz na tyle odważny. Byłbyś w stanie, jesteś na tyle pewien, że Legia wygra mistrza, że zadeklarowałbyś, że jak to się nie stanie, to zjesz dzbanek? No jasne. Sobie razem. I wtedy na przykład jakby Legia nie zdobyła mistrza, a Korona się utrzymała, to będziemy jeść dzbanek razem. I wiesz co jest najlepsze? Będziemy jeść dzbanek wtedy w trójkę, gdyż rozmawialiśmy w Radiu Weszło FM z trenerem Bartoszkiem i on pewną rzecz zadeklarował. I ja fragment tej rozmowy wam teraz zaprezentuję. No to co, na koniec my życzymy powodzenia, bo jesteśmy tego naprawdę ciekawi, więc niech się dzieje. A rozumiem, że pan życzy smacznego Bartkowi. Smacznego dzbanka. Komu? A co on? Komu? No ja Bartkowi, powiedziałem to, ale to był żart, że jak Korona się utrzyma w tym sezonie, to zjem ten szklany dzbanek. A, no nie, no wiesz, ja ci powiem, że
ja sam ci pomogę, nie chcę koronę utrzymam i pomogę ci jakoś w tym zadaniu, nie wiem jak to zrobić. Panie trenerze, to mówmy się tak, jak się uda utrzymać, to ja zapraszam do programu. Z do kawy przyjadę i zmielimy trochę tego szkła i jakoś to. To zapraszamy do programu, jak się uda utrzymać, będzie pan tego naocznym świadkiem, jak ja ten dzbanek zjem. Dobrze. Już nie mogę się tego doczekać. Więc jak widzicie, nie jestem w tym sam. Jeśli koronie uda się utrzymać, to będziemy dzbanek wcinać razem z trenerem Bartoszkiem. A jeśli przy okazji Legia Mistrzostwa nie zdobędzie, to jeszcze Kowal się dołącza, ale to będzie uczta. Wszyscy umrzemy na antenie. To akurat będzie mnie się wydaje, że nie będzie uczty, te dzbanki będą jeszcze na przyszły sezon w takim razie. Mi się wydaje, że się korona nie utrzyma, ale Legia spokojnie. Wiesz, ciężko byłoby sobie dzisiaj, nawet wiesz, ktoś powie, nie, Legia nie może zdobyć mistrzostwa, bo nie, czy tam ktoś ją dogoni. Słuchaj, nawet, ale ten dzisiejszy mecz nawet, on pokazał jedno. To drużyna, która w dziesiątkę jest lepsza przez całe 80 kilka minut. Przegrała mecz. Ale przecież wyobraź sobie, że w szatni, czy też gdzieś no, u tych zawodników jedno jest takie przekonanie panuje. Panowie, my w dziesiątkę pokazaliśmy, że jesteśmy silniejsi od 11 zawodników mistrza Polski. No to jak to jest mistrz Polski i teraz wicelider. No ale też drużynę, która od 6 spotkań nie wygrała na wyjeździe jednocześnie. No dobrze, no ale ja, no tak, ale, no, ale w dziesiątkę, to wiesz, no to oni na te 3 mecze, co ci powiedziałem, pojadą do Krakowa, Zabrza i u siebie Arkę, to mogą w dziesiątkę wychodzić, jak będą tak wyglądali i wygrają spokojnie. No w Zabrzu nie wiem, bo Górnik bardzo dobrze wygląda. Ale panowie, puściłem wam ten fragment, dlatego że chciałem płynnie przejść do innego tematu. Otóż zawsze jak jest zmiana trenera w lidze, no to jest to rzecz warta przedyskutowania. Do takiej zmiany doszło, podziękowano trenerowi Smyle po ilu spotkaniach on koronę prowadził? 15? Coś koło 20. Tego, tak no, może więcej. Coś koło tego, no. Musi się schylić, bo nie widać tego. W każdym razie tam jest napisane Maciej Bartoszek trenerem Korony, no bo Maciej Bartoszek został trenerem Korony. Jak dobrze wiemy, Maciej Bartoszek był już trenerem Korony. Zaliczył nawet fenomenalny, jak na tę drużynę, sezon, bo skończył ligę na 5. miejscu. Nie mając wcale jakoś dużo lepszego składu niż teraz. Też podobni się tam piłkarze zjeżdżali, mam wrażenie. Może ciutkę lepszy skład był, bo tam jeszcze był Rymaniak wtedy. Nie. No ale dobra, nieważne. W każdym razie. Trener Bartoszek po tym sezonie został zwolniony, bo tam była zmiana właścicielska bodajże i właściciel uznał, że ma w dupie, że ten trener z takiej drużyny zrobił 5. miejsce, a chce swojego trenera. I zatrudnił chyba trenera Lettieriego, który był w Koronie trochę dłużej. Wraca trener Bartoszek. Osobiście ja nic nie miałem do trenera Smyły, no robił co mógł, ale jeśli mam mówić o mojej obawie na temat spożywania tego szkła, to większą obawę mam po tej zmianie trenera niż wcześniej, no bo jednak ten znany już efekt nowej miotły, wiadomo jak działa, plus trener Bartoszek słynie ponoć z tego, że tak na krótkoterminowo potrafi drużynę zmotywować do działania, chociaż tak naprawdę on tam nie ma w czym lepić. Ale zobacz, trenera zwolnili, ja przecież sam mówiłem, że oni tak dobrze wyglądali z Wisłą Kraków, dobrze wyglądali z Lechią, coraz lepiej grali. Portowiec, tylko nie punktowali. Portowiec 83 pisze, korona wszystkich was dojedzie. Ale nie wiem, czy mu chodzi o wirusa, czy że... Szkanek koronny może. Wojtek, wyliczałem to. 9 meczów, wiadomo, miał słaby początek Smyła, jak jeszcze się ogarniał w ogóle w tej lidze, ale później 9 meczów, to jest no, nieprzypadkowy jednak okres i tam korona była 4. miejsce pod względem punktowania. Bodajże 6 bramek przełożyli na 15 punktów. Później przyszły te 3 porażki, gdzie żadna nie musiała nastąpić, gdyby ciut lepiej strzeli, gdyby ciut więcej pecha, czyli to, z czego żartowałeś. Natomiast na pewno korona no, jakoś była uporządkowana przez Smyłę, tak? Odnośnie zatrudnienia Bartoszka słyszałem taką opinię prosto z Kielc, że oni generalnie dziwią się, że został zwolniony Smyła, ale skoro przychodzi Bartoszek, to jest w tym jakiś sens. I to jest, myślę, że opinia, którą każdy jakoś tam jest w stanie zrozumieć. Także jeśli ktoś, no to Bartoszek i być może. Ja też mam mieszane uczucia, bo jak patrzę na pracę trenera Smyły, to nie da się jej ocenić negatywnie. No to jest trener, który dostał takie narzędzia do działania, jakie dostał. No kadrowo Korona jest jedną z najgorszych drużyn w lidze. Dostał ją w kryzysie po tym, jak ta szatnia była już totalnie zdołowana pracą Gino Lettieriego. No i wyciągnął tę drużynę, punktował, no pewnie można się przyczepić, zwłaszcza do tych ostatnich meczów, w których Korona grała dobrze, natomiast nie wpadało, no ale widać było jakiś progres, to wszystko szło w dobrym kierunku, no i teraz dochodzi do zmiany.
pewnie z perspektywy, to jest taka zmiana, w której nie ma żadnych sentymentów, no bo ładnie byłoby tego temu Smyle dać jeszcze szansę, niech on wyprowadzi tę drużynę, zaufać i tak dalej, no ale to już nie ma czasu, bo spadek do pierwszej ligi oznacza dla klubu no nie tylko spadek do pierwszej ligi i walkę o powrót, tylko bardzo możliwe, że ten cały klub się rozleci, bo właściciel niemiecki chce sprzedać Koronę, a wiadomo, że o wiele łatwiej sprzedać klub w Ekstraklasie niż sprzedać klub w pierwszej lidze, no i tutaj powstaje pytanie, co dalej. Wspaniale zawsze komentuje to Krzysztof Zając, który mówi, że on nie zakłada scenariusza spadku, tak, więc tak. Nie musi przedstawiać planu, co jeśli będzie spadek. To jest wspaniała strategia. Jego ulubioną piosenką jest Fruzie wolą optymistów duetu Łona Weber, no ja bardzo lubię ten wywiad. Tam jest jeszcze jeden ważny argument za Bartoszkiem. Pracował na Złomowisku, jak zobaczy atak Korony, to być może już w oparciu o te doświadczenia coś z tego zrobi. Ja właśnie to było oczyszczalnia ścieków. No dobrze. Kuba, bo ty mówisz, że trener Smyła nie miał z czego lepić za bardzo, że ma taki materiał, a nie inny. Chciałem ci powiedzieć, no albo trener Smyła nie miał nic do powiedzenia, ale pamiętaj, że miał okienko transferowe. No dobra, ale słuchaj. Korona, w Koronie. Ale Korona. No okienko transferowe w Koronie, wiesz jak to tak, wygląda. Wojtek, ale, nie, Wojtek, ale musimy, to, ale nie, musimy no, zdać czyli, kontekst czyli, sytuacji. Czyli nie miał tam jest tak, że jedzie kontener piłkarzy, on jest zamawiany pół roku wcześniej na AliExpress i on jedzie, przyjeżdżają, wysiadają, mówią dzień dobry. Dlatego dążę do tego, że nie miał nic do powiedzenia. Ale po pierwsze, tak, ściągają z powrotem Kiełba. No, domyślam się, że wszystko to potwierdzał i chciał trener. Szósta Liga Angielska, dawaj gościa. Przyjedzie, tam handlował. No dobra, ale pewnie by powiedzieli, ty. Tam handlował na targu, tutaj będzie grał Smyła. Albo Kiełb i szósta Liga Angielska, albo nikt. Ale. Nie no, panowie, rozmawiajmy o faktach. Generalnie Korona popełnia beznadziejne decyzje transferowe, w poprzednich latach popełniała i przejadła bardzo dużo pieniędzy przez te lata i teraz obudziła się trochę z ręką w nocniku i nie miała pieniędzy w klubowej kasie. No piłkarze nie dostają pensji od stycznia, to jest informacja sprzed, zdaje się, z 3 dni. Tak? Nie wiem, czy już no może dostali w międzyczasie. Ale początek marca. No ale jest to jakieś jednak opóźnienie, które nie świadczy dobrze o stanie środków. No i władze klubu zakładały dokapitalizowanie Korony Kielce, dzięki czemu być może znalazłyby się pieniądze na transfery, ale przez różne przepychanki do tego dokapitalizowania nie doszło, więc Korona nie dostała 5 milionów, jakie miała dostać, no i jest dziura. Mhm. I dlatego nie było wielkich transferów, bo gdyby były pieniądze, to przecież Korona ściągnęłaby teraz wagon dokładnie takich samych piłkarzy, jakich ściągnęła wcześniej z Bośni i Chorwacji i tak dalej, no i nie miała już za co płacić. Doszło do takiego momentu. Ja mam dla was mały konkurs. Chciałbym, żebyście im powiedzieli, kto ma obecnie w Koronie najdłuższy kontrakt. To wam powie o długofalowym planowaniu tego klubu. Tomasz Gardawski. Wojtek? Ciężko mi powiedzieć. Mietek? Pacinda. Dyszyn Teobald. Ma najdłuższy kontrakt, tak. Ale on może zarabiać 14 zł na tydzień. No. Zapewne dlatego ma najdłuższy kontrakt, że w razie czego można go przerzucić i będzie pomagał na magazynie, rzucał bidonie. On to potrafi idealnie, bo tam w Anglii miał taką robotę pomiędzy meczami i treningami. Ja też pracowałem tak w Anglii. No tam wszyscy pewnie za chwileczkę i tak będą musieli podpisywać roczne kontrakty, bo tak to się robi w pierwszej lidze. No. Tam nikt nie podpisuje w pierwszej lidze dłuższych kontraktów niż rocznej. A że oni mają już coraz bliżej, a ratunku nie widać. Żony Spike Gill jeszcze zawsze jest, może jego trener Bartoszek nam zaprezentuje. Ja zresztą w tej rozmowie, którą przytaczałem, to ja przyznawałem, że parę stoperów, jeśli gdzieś szukać optymizmu w Koronie Kielce, to jest para stoperów, bo para stoperów Kowacewicz, Marquez, jak na Ekstraklasę, to jest całkiem porządna para stoperów, ale tam ktoś musi zacząć. No do tego dorzuciłbym bramkarza Kozioła, który też jest ostatni, okay. Zwłaszcza solidny, tam i musi spychałe. Ktoś strzelać gole. No, boki tam obrony, Szymusik też ma dobry mecz. Tak, Szymusik ostatni świetny mecz zagrał. Tam nie ma kto strzelać bramek. Panowie, zaraz mi zrobicie z tej Korony jakąś... Nie, obrona jest w porządku. Obrona świetna, bramkarz kapitalny, skrzydła rewelacyjne, nie mają napastnika. No. Koronie kwestia jest taka, że Kowacewicz, którego chwalimy, już się w grudniu pożegnał z klubem, generalnie chciał gdziekolwiek odejść, no i nie udało. Chciałem wam powiedzieć, że wiele drużyn w Polsce nie ma napastnika i jest Korona, i jest Pogoń, i jest i tak dalej, ŁKS i jest tam Śląski i w ogóle chyba połowa ligi nie ma napastnika. To po pierwsze. Nie ma napastnika, dobrych skrzydłowych, dobrego ofensywnego napastnika. Przepraszam, ale Die pisze, że Teobald był na testach w Chelsea, jak miał 10 lat, więc może nie powinniśmy go tak... Ale chciałem wam chciałem wam powiedzieć, że inne drużyny, jak nie mają napastnika, to mają tak, środkowych obrońców, którzy potrafią coś strzelić, pomocników, którzy coś strzelają, dlatego nie mają 14 bramek na koncie, jak Korona Kielce.
To nie chodzi o jednego napastnika. Ale on... jakie to było 14 bramek? No jakie to było 14? Piękne, tylko, o co chodzi z tym zagraniem Polishmana dzisiejszym? Bo ja nie wiem, co jest to. Polishmana? No. Polishinela? Polishmana. Nie wiem, o co chodzi. Też nie. Dobra, bo o koronie za długo już gadamy, pół godziny, a jeszcze nie zrobiliśmy pierwszej rundy naszego nowego turnieju pod tytułem Szrotolotek. Poproszę o... Panowie, uatrakcyjniamy program, bo konkurencja wchodzi, widzę, że oni tam w jakieś czułka będą grali, inne rzeczy, to musimy też się zabawić w youtuberów tak bardziej. Mam dla was teleturniej, będziemy mieli go teraz co tydzień, 3 rundy tego teleturnieju będą. Polega on na tym, że w tym pucharze, wygranym zresztą przez Pawła Paczula, Wojtka Pielę oraz Michała Walczaka w turnieju w FIFA kiedyś, są kulki, z jajka niespodzianki i w tych kulkach są karteczki. A w karteczkach, na karteczkach napisane są nazwiska piłkarzy z zagranicy, którzy gdzieś tam kiedyś grali w Ekstraklasie w XXI wieku. Przewinęli się przez jakiś klub. I teraz zadanie jest takie. Losujecie sobie kuleczkę, czytacie jakie jest nazwisko, pokazujecie do kamery i musicie zgadnąć dwie rzeczy. Z jakiego kraju pochodził ten piłkarz i w jakim klubie grał. Czyli możecie dostać dwa punkty. Jak zgadniecie jedno z tych, dostajecie jeden punkt, jak zgadniecie oba dwa, jak nie zgadniecie żadnego, oczywiście zero. Trzy rundy, po trzech rundach podsumujemy punkty, no i zwycięzca no, ma do wygrania zestaw. No, bardzo, zawartość tych kulek. Bardzo ekskluzywny zestaw, ale to może na koniec powiem, jaka jest nagroda, czy chcecie już wiedzieć? Chcemy wiedzieć. Podgrzejmy atmosferę. Więc tak, ale po pierwszą rzeczą nagrody są czekoladki z jajka niespodzianki, które zostały mi, bo musiałem kupić te kulki, żeby jajka niespodzianki, żeby mieć kulki. Drugą częścią nagrody są zabawki z jajka niespodzianki, które były w tych kulkach i coś też trzeba z nimi zrobić. Jakie opakowania masz? A trzecią częścią nagrody jest Domestos. No, Domestos zawsze się przyda w każdym domu i to nie jest blokowanie produktu, ale jakby ktoś chciał zalokować swój produkt jako nagroda w naszym wspaniałym teleturnieju, to zapraszamy do współpracy. Panowie, może zaczniemy od najstarszego. Wojtku, losuj. Tylko tak muszę wam dać, wiecie, z minutę max na odpowiedź. Ja czy ty pytasz? Nie, otwórz. Nigdy tego nie otwierałem, się w to nie bawiłem. Co tam wylosowałeś? Daję wam minutę na odpowiedź. Co tam wylosowałeś? Pokaż do kamery. O mordę, ja znam gościa. Znaczy nie słyszałem o nim. Ja kojarzę. Michael, czy Michel Lamey. Tak się nazywa ten zawodnik. Mam powiedzieć, w jakim klubie grał. W jakim klubie polskim grał i z jakiego kraju pochodzi. Jego narodowy. Minuta. Minutę mamasz? Tak. O, w mordę, to muszę zastanowić się, może skojarzę. Jak czat wie, może pisać, tylko pewnie będziecie googlować. Panowie, wy wiecie? Leszek? Tak, ja wiem klub, ale nie pamiętam narodowości. No ja tak na oko mierzę, to pół minuty, Wojtku. Powoli musisz jakieś wnioski wyciągać. Czat już wie. Tam trochę tego szrotu jest witało. No dobra, będziemy, nie wiem właśnie też narodowość. Michael Lamey. Nie no, to nie było, to chyba nie było, no nie będę szrotu, że to jest jakiś Angol, przecież to bez przesady. Dobra. Takiego znaleźli gdzieś tam. Lechia Gdańsk, Niemiec. Michael Lamey rozegrał 16 spotkań w Ekstraklasie, strzelił jedną bramkę w sezonie 2011-2012. Pochodził z Holandii, pochodzi i grał w Wiśle Kraków. Także niestety w pierwszej rundzie, Wojtku, 0 punktów dla ciebie, ale byłeś blisko, bo Niemiec i jak? Lechia. No właśnie to Lechia z Wisłą trzymała chyba wtedy jeszcze, a Niemcy, Holandia to podobny język. Tak więc możesz być z siebie sobie zadowolony. Kuba, proszę. Szrotolotek. No dobra, zobaczmy, co przygotowałeś. Ależ tutaj. Co to? Abzał Biejs Biekow.
Jest to reprezentant Kazachstanu, grający niegdyś w Koronie Kielce. Sezon zdaje się 2013-14. Ależ Kuba wylosował, no, udało ci się, bo to oglądałem go na żywo z trybu. Jak on cały czas na Koronie. Sprowadzony tylko dlatego, że ten drugi Kazach. Tak, Hiżniczenko, żeby nie był smutny. Jako kolega Hiżniczenki został sprowadzony. Ale finalnie okazał się lepszy niż Hiżniczenko i do dziś chyba gra w reprezentacji. Brawo Kuba Białek, 2 punkty, no ale to też szczęśliwe losowanie, bo no, jakby Kowal trafił na Legię, to też pewnie. A są z Legii tutaj. A nie, nie powinienem mówić w sumie, bo to... Ale ja jestem beznadziejny, że wszystko. Strzał w ciemno. Jeszcze powiedz nazwisko i w ogóle. I będzie ten. O Jezus, tamtych dwóch wiedziałem. Paweł Leus. Paweł Leus. Był taki zawodnik. To przyznam, nie mam pojęcia. Człowiek trafił z jednego z trudniejszych. No będę strzelał. Górnik Zabrze, Słowacja. Paweł Leus zagrał w Ekstraklasie 2 mecze, czyli kariery wielkiej nie zrobił. Był to rok 2001 i był to Litwin. Ach. W drużynie, która wtedy nazywała się jeszcze Orlen Płock, teraz Wisła. Także Wojtek 0, Kuba 2, Leszek 0, ale jeszcze 2 rundy środkowatka przed nami, jeszcze wszyscy możecie się... Leszek, miałeś pecha, bo nie byłeś na tych dwóch meczach Orlenu. A miałem być. Kupiłem już bilety, a coś mi wypadło. Jeszcze wszyscy możecie się odkuć, panowie. Jeszcze wszystko może się zmienić. Dobrze, chciałem przejść teraz do spotkania, które... było chyba najciekawsze w tej kolejce i w ogóle śmieszne jest to, że z jednej strony tak psioczymy na to Zagłębie Lubin, że nudne, że nie wiadomo za bardzo, co tam chodzi w tym klubie, że raz gra tak, a potem się okazuje, że 2 najciekawsze mecze w sezonie są z udziałem Zagłębia Lubin właśnie, bo wcześniej 4-4 ze Śląskiem Wrocław, teraz 4-4 z Lechią. Kto nie oglądał tego meczu, niech żałuje. Ja może tak, panowie, komisyjnie bym nagrodził brawami lekkimi piłkarzy, a to za to, że... Bo ja rozumiem, że może w tej lidze nie być jakości, prawda? Ja wiem, że tu nie będą przychodzić najlepsi piłkarze w Europie, ale kurde, no żeby to właśnie było coś ciekawe, jak ten mecz. Że na likach widzę szóstek też czasem grają goście beznadziejnie, a mecz jest ciekawy, bo coś się dzieje. I tu też się coś działo, masa bramek, dużo udanych zagrań, dużo coś takich parodystycznych, ale takie mecze chce się oglądać. Może powinniśmy po prostu grać co 3 dni. Ciekawe, co na to Kuciak i Chładun. No, nie będzie zadowolony, bo znajdzie się dziś w pewnej 11. Ale nie, na temat na przykład, co wyprawiali ich obrońcy. No wiesz, dopuszczenie do straty 4 bramek nie powoduje to, że grała kapitalnie obrona, nie? No to wykluczone. Co do Zagłębia Lubin też trzeba brać pod uwagę, że oni taki drugi mecz zagrali, bo oni świetne drugie 45 minut zagrali tydzień temu ze Śląskiem Wrocław, ale w środku tygodnia już zagrali taki piaseczek, że nie szło oglądać. No, czyli wiesz, oni u siebie może zaczną teraz w piłkę grać, a na wyjazdach oni podobnie jak do Górnika Zabrze, u siebie będą grać fajnie dla oka, dla publiczności, a będą się wybierać gdzieś na wyjazd, to słabiutko. No przecież mówię, tydzień temu też chyba w niedzielę grali ze Śląskiem też tutaj. Tak. No, czyli zobacz, tydzień minął, zagrali drugi mecz kapitalny, ale w środku tygodnia zapomnieli, że jest kolejka ligowa. No i cóż, Leszku, mam do ciebie pytanie, bo gdy zaczynała się ta runda, w sensie, Jezu, to słownictwo jest strasznie powalone, nie runda, tylko ten rok, jak się zaczynał z Ekstraklasą, to w Lechii wyglądało to bardzo słabo. W pierwszym meczu to tam jacyś młodzicy w ogóle przyszli chyba z lekcji matematyki, ich wyrwali, posadzili na ławkę rezerwową i mówili, siedźcie, jak co, to może wyjdziecie. No ale tu nagle Pietrzak ściągnięty, jeszcze niedawno zresztą powoływany do reprezentacji polskiej, przypomnijmy, i ten Konrado, wygląda całkiem nieźle. Zwoliński strzelił również bramkę. Michalik, który miał być gwiazdą Krakowi, przeszedł do Lechii. Ciebie dziwi ta metamorfoza w obliczu tego, jaka renoma jest wśród Lechii Gdańsk, jeśli chodzi o sprawy finansowe, szczególnie wypłaty dla piłkarzy? No bo tu z jednej strony bida, nie dostajemy pieniędzy, piłkarze zsyłani do rezerw za to, że chcą dostać pieniądze, a z drugiej strony przychodzi Rafał Pietrzak, który podejrzewam, jak przychodzi z Belgii, to nie przychodzi grać za 10 tysięcy złotych. No ja nie chciałbym być księgowym Lechii Gdańsk. Myślę, że to jest dość zapracowany człowiek, choć robotę pewnie ma dosyć ciekawą, ale no, słyszałem takie opinie, że no, jest to klub, który idzie wabank, jeśli chodzi o swoje finanse.
No teraz nawet UEFA jakby, UEFA standardowo sprawdza raporty, chce raportów finansowych od wszystkich klubów, które brały udział w pucharach. Lechia Gdańsk miała tę nieprzyjemność wziąć udział w pucharach, było to krótko, no ale jak widać mieści się do teraz, bo Lechia Gdańsk, z drugiej strony no być wymienionym Lechia Gdańsk w jednym zdaniu z Olympique Marsylia to jest jakieś osiągnięcie, a to się udało Lechii, bo również od Olympique Marsylia UEFA zażądała sprostowań raportów. Tego raportu finansowego Lechia jeszcze nie dostarczyła. Powstało w ten sposób bardzo ciekawe oświadczenie, z dawno zapomniane już tradycji oświadczeń ligowych. Natomiast no ewidentnie no Lechia to nie jest jakby też, że tak powiem, świeży patent, że Lechia no nie ma jakichś finansów super poukładanych, a jednak wyciąga skądś te pieniądze. Kończyło się to czasami już ujemnymi punktami, a teraz mamy, myślę, że jeden z piękniejszych, jeden z ciekawszych absurdów tego sezonu, czyli Rafała Wolskiego w Wiśle Płock. I bez względu na to, ile Wiśla Płock mu zapłaci, to i tak Lechia Gdańsk będzie musiała dorównać temu kontraktowi finansowo. Jest to, jest to cudowne, jest to tak niezwykły deal, że ja nie słyszałem o czymś takim i na miejscu Wisły Płock płaciłbym Rafałowi Wolskiemu 5 zł, a on powinien temu przyklasnąć z zemsty dla Lechii i powiedzieć, że premia bramkowa to jest lody kaktus w liczbie sztuk 3, a za asystę to może na przykład, nie wiem, lód... No, rożek śmietankowy, nie bądźmy zachłani. Nie, no ale w ogóle czekajcie, bo ja prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Tak, z punktu biznesowego zatrudniasz pracownika, płacisz mu pieniądze, nie płacisz mu pieniędzy, bo nie masz, on się buntuje, bo chce pieniądze, ty chcesz, żeby dalej pracował, nie płacąc mu pieniędzy i żeby rozwiązać ten problem, to pozwalasz mu się związać z inną firmą, żeby on pracował dla niej i ta firma może mu zaoferować jaki chce kontrakt, a ty musisz pokryć resztę tego kontraktu, który z nim miałeś. Do czerwca 2021 roku. Najgłupsza rzecz, jaką usłyszałem w tym roku. Tak, ale Lechia desperacko, to jest durne, no. Lechia desperacko parokrotnie, w momencie kiedy zbliżał się termin, kiedy piłkarze mogą rozwiązać kontrakt, przelewała te pieniądze jakoś tam za 5-12, ci piłkarze się patrzyli na konto i mówią, no nie, no znowu przelali, kurde, no dobra, może się uda za miesiąc. I tak odwlekali, aż w końcu Lechia raz się spóźniła, może bank nie pracował na przykład, no i ten Wolski został wypuszczony. Ale najlepiej zrzuć wszystko na... Zrzuć wszystko na bank. No nie, no, śmieję się oczywiście. Bank nie pracował. Nie mieli pieniędzy, nie wysłali. Tak. Generalnie, jeśli ktoś w Polsce jest bardzo łasy na Nobla z ekonomii, zapraszam do analizy finansów. Lechii Gdańsk jest tu, myślę, że pewnie, jeśli ktoś to rozwiąże i wyjaśni wszystkim w sposób jasny i czytelny. Ale to jest generalnie problem dla innych zespołów Ekstraklasy, bo mam wrażenie, że Lechia gra nie do końca uczciwie. Mamy, powiedzmy, takie Zagłębie Lubin, które wydaje pieniądze w sposób racjonalny, no i trwa walka, powiedzmy, potencjalnie o Omrana Hajdarego, czyli najbardziej atrakcyjnego piłkarza z pierwszej ligi. No i po niego zgłasza się kilka klubów, no i Zagłębie mówi, że no nas za bardzo na wielkie kontrakty nie stać, dlatego damy mu 30 tysięcy. Co robi Lechia? Lechia mówi, dobra, no to damy 50 tysięcy, mimo że wiemy, że mu nie będziemy płacić, no ale on się połakomi na te pieniądze. I my go w końcu wyciągniemy. Dzięki temu Lechia jest w stanie osiągać lepsze wyniki, bo ma lepszych piłkarzy, no i liczy na to, że ci piłkarze zagwarantują pieniądze z najlepszego miejsca w tabeli. Jeżeli to miejsce będzie słabe, to tych pieniędzy nie będzie. No to jest taka trochę piramida finansowa. Liczenie na to, że ty zagrasz trochę grubiej niż możesz i dzięki temu zarobisz. No to jest nieuczciwe, mam wrażenie, i na miejscu innych klubów bym się buntował. Te kwoty z Omranem Hajdarem oczywiście takie przykładowe. Jakie to jest debilne. No nie, no tam, to, wiesz, no, to najciekawsze, że tam cały czas ta komisja licencyjna ma spokój jakiś, to znaczy Lechia ma z nimi spokój. Zawsze się jak coś... Tam jakiś nadzór się pojawi, czasem jeden punkt ujemny. Tak, tak, to właśnie o to chodzi, tak? Mnie się wydaje, że to nie powinno też tak być. No to nie ma, no jeżeli już jest to po raz kolejny, i kolejny, i cały czas, i niewypłacalność dla zawodników, i tutaj musi związek decydować, czy rozwiązuje, no rozwiązany kontrakt Wolskiego z winy klubu, no to przecież no, komisja licencyjna chyba coś powinna na ten temat też jeszcze raz sprawdzić, zobaczyć, no, bo to się okazuje, że u nas powiększają ligę, no ale przecież dalej kluby są niewypłacalne. No, przed chwilą ruszyliśmy, nie wiem, trzeci mecz, Korona Kielce nie płaci.
Lechia nie płaci. Kuźwa macie. To płaci. Weszło, płaci. No i całe szczęście. No, to nie jest liga dla materialistów po prostu. Ekstraklasa nie jest ligą dla materialistów. Ale my też nie jesteśmy przepłacani tak jak piłkarze Ekstraklasy, więc może dlatego dostajemy pieniądze na czas. Słuchajcie, a propos Michalika chciałem jeszcze spytać. Czy to jest pewnego rodzaju, może być zarzut do trenera Probierza, że miał tego gościa u siebie w sezonie 17-18? Miał tego gościa u siebie w sezonie jeszcze tym, tak? On rozpoczynał jak ten sezon jako piłkarz. Dobrze mówię? Krakowi jeszcze? On był jeszcze wcześniej na wypożyczeniu. Jeszcze był na wypożyczeniu w Żilinie. Ale no tak, ten sezon się, musiał rozpocząć. Rozpoczynał w Krakowi, nie było chyba dla niego miejsca i okazuje się, że przychodzi do Lechii Gdańsk i no nie chcę też oceniać po jednym meczu, bo wiadomo, może się wiele wydarzyć. Ale okazuje się, że no jest to jakiś skrzydłowy, a Krakowia, że tak powiem, skrzydłowymi nie srała, mówiąc delikatnie. No to trochę dziwne, że tam ten Michalik żadnej kariery nie zrobił. Nie, ale Michalik tam przychodził jako grubszy transfer i choćby tak, to na prawie tego dostał sporo szans, żeby się wykazać. Ja, jeśli dobrze pamiętam, to Michalik był w ogóle zrozpaczony, że on 24 do Polski. Tak. I on w ogóle nie chciał przyjeżdżać do Polski, więc on jest w Ekstraklasie tak naprawdę, sam nie wie do końca dlaczego. A to, że on taki FIFA Rafa. Bo to już było tak, że on był najpierw wypożyczony do Krakowi i zdaje się, że Krakowia zagwarantowała sobie sumę odstępnego, bodaj 800 albo 900 tysięcy euro i ten Michalik zawiódł na całej linii, może nie na całej linii, ale był słaby po prostu w Krakowi, ale w międzyczasie odbywały się Mistrzostwa Europy U21, w Polsce zresztą, i Michalik stał się gwiazdą turnieju, no i ta Krakowia nagle, o kurde, przecież to jest perełka. My go możemy mieć za 900 tysięcy. Co z tego, że on się u nas nie sprawdził, ale dawaj go, przecież go wypróbujemy i sprzedamy z przebitką. To jest świetny biznes. No i tak się okazało, że ten Michalik nigdy nie odpalił i tak jak Leszek powiedział, on chyba nie do końca sam chciał tutaj przychodzić. A czy to kamyczek do ogródka Michała Probierza? Nie wiem, ale jeśli tak, to jest to też kamyczek do ogródka Piotra Stokowca, no bo przecież miał Michalika przez całą rundę jesienną i tenże Michalik zagrał ile? 20 minut? No ale miał też Haraslina wtedy, nie? Totalne epizody. No tak, no ale Probierz też miał wtedy innych. Ale może właśnie teraz w tym okresie przygotowawczym Piotr Stokowiec coś z tym Michalikiem zrobił. Może on teraz będzie ładował tu bramę. No trochę z braku laku dostał szansę, bo kogoś postawić trzeba było. No i słuchajcie, Michał Probierz nam wrzuca kamyczki, to my możemy te kamyczki odrzucać. Ja myślę, że to jest... Ja bym też jeszcze z tym Michalikiem tak się nie rozpędzał, nawet w tym jego wspaniałym meczu lepszy był Konrado, więc choć no tak, Michalik w ogóle grał w dobrym meczu i tak był lepszy. To w ogóle jest dyskusja na temat tego, czy Konrado tutaj może rywalizować z Żukowem o miano najlepszego transferu teraz zimowego. Czy aż tak byście się nie zagalopowali, bo wygląda chłopak naprawdę rozsądnie. Moim zdaniem Żukow i Tudor póki co bez podjazdu, jeśli chodzi o najlepsze zimowe transfery. Tudor też? Tak, ewentualnie Konrado o trzecie miejsce może powalczyć. Ja miał kontuzję na jesień też. Poczekaj, na razie najlepszym transferem, słuchaj, w 100% to jest ten prawy obrońca Górnika Zabrze, jeden mecz, jedna bramka. No tak, no nie chciałem gościa oceniać. Bo... A nie powiem wam, jakie to jest nazwisko, bo za ciężkie. Wasilo coś tam. Za długie. Stavros. Stavros. Tak będzie trzeba na niego mówić. Panowie, dobra, to odpowiem oficjalnie. Nie, nie będziemy poruszać afery Polishmana, jeśli to jest o tym, o czym myślę, bo my tu o Ekstraklasie rozmawiamy. To są inne programy pewnie do tego, żeby rozstrzygać tego typu sprawy. A propos tego meczu, jeszcze właśnie zapomniałem, Paweł Paciur miał do nas prośbę. Pawła Paciura dziś z nami nie ma w studiu. Ale bardzo, znaczy nie bardzo, ale prosił mnie, żebym połączył się z nim telefonicznie, bo on by się chciał wypowiedzieć na temat gry Patryka Lipskiego. Dlatego będziemy teraz do Pawła dzwonić. To będzie, kurde, ja mam teraz jego dwa numery. To będzie chyba jego dobry numer. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że słychać. Teraz nie odbierze. Halo, dzień dobry, dobry wieczór. Marzena Regalska z tej strony, program Liga Minus. Czy połączyłem się z Pawłem Paciulem? Tak. Cześć Paweł, słuchaj, no mieliśmy taką umowę, że połączymy się na chwilę, ponieważ chciałbyś się wypowiedzieć na temat gry Patryka Lipskiego, zawodnika Lechii Gdańsk. Cóż takiego masz do powiedzenia? Może pobiegnę, a może pobiegnę, a nie mówić,
Gliwicem, ani Łuniem. Ręce opadają, szkoda słów. To w sumie tyle. Czyli nie podobała ci się gra Patryka Lipskiego? Podobała mi się jak woda w kiblu. Znaczy, jego gra jest tak barwna jak woda w kiblu. Jeśli nie użyjesz domu stosa, którego można wygrać, to... Dziękuję bardzo, Pawle, za to. Mogę jeszcze dodać? Mogę jeszcze dodać? Tak, tak, tak. Słuchaj Sapani, a nie ma w studiu. Nie, mówią ludzie, że właśnie teraz słychać Sapani, jak cię zatrudniłem. Dobrze, Paweł, zapraszam cię za tydzień do programu i życzę miłego wieczoru. Będzie też Mateusz Rokuszewski, który wraca z urlopu, a my co, zrobimy sobie chyba przerwę, panowie, czy coś jeszcze na temat tego meczu. Bramka, kolejna Białka, czyli też, to też się... kolejny piłkarz nam wyleci pewnie latem z tego klubu, bo już masz 4 gole i ma 18 lat. No nie wiem, nie wiem, no 2001 rocznik. Opierdzieli go, tak, że... Legia go kupi od Zagłębia za 500 tysięcy funtów. No ale sądzisz, że Zagłębie chciałoby oddawać za 500 tysięcy gościa, które może... 100 tysięcy. No ale taka była klauzula, także no nie za 100 tysięcy, tylko za 1,5 miliona. Za milion, przepraszam. No, ale taka była klauzula. A Białek nie ma klauzuli? Nie wiem, gdyby nie było tej klauzuli, no to Zagłębie Slisza po prostu nie podpisało, a w momencie, kiedy podpisywało klauzulę, no to nie był jeszcze tyle warty, więc nie wiem, jaką ma Białek wpisaną. Ale będzie, że coraz więcej w tym Białku widzę. On też korzysta na tym, że Zagłębie ma totalnie ciulatych napastników, w sensie poza nim to tam nie ma napastników, bo ten Rok Sirk się okazał jakimś przebierańcem. Trzeba sprawdzić w ogóle, czy on nie ma jakiegoś lewego dowodu i się nie podszywał do kogoś. Kto tam jeszcze na ataku? Szysz. Szysz. Szysz, no Szysz. Jest Szysz. No, no, no tak, ale wiesz, kapitalną czasem... bramkę strzelił ze Śląskiem, a na UKS-ie... Dobra. No mają Szysza i Białka, czyli Zagłębia atakuje dwoma młodymi perspektywistycznymi, ale ten gol Białka całkiem... Okej, dobry mecz bardzo był, to już biliśmy, brawo obu drużynom, dziękujemy, że nam daliście trochę rozrywki. A teraz krótka przerwa, materiał na temat potyczek Lechii Gdańsk w A-klasie i zaraz do was wracamy. Od pierwszego chyba treningu tutaj jeszcze na Saharze Starej zostałem kibicem Lechii i do dziś dzień się pojawiam na stadionie, także no, ta Lechia nigdy nie zniknie i tej Lechii zawsze będę kibicował. Sierpnia 2001 roku Lechia pojawiła się na boisku w Sobowidzu, kociewskiej wsi oddalonej o 15 km od Tczewa, by z miejscową ekipą Błękitnych powalczyć o awans do kolejnej rundy okręgowego Pucharu Polski. Gościom udało się wtedy zwyciężyć aż 11-0. Dla gdańskiego klubu był to mecz na przetarcie przed startem zmagań w A-klasie. Lechia otarła się o upadek, drużynę zbudowano od podstaw, a piłkarze, wespół z kibicami w zdumiewająco szybkim tempie, podźwignęli Lechię z kolan. No to jest nie do opisania, ten klimat tych wyjazdów. To mi to przypominało jeden taki wielki biwak młodzieżowy, tak? Gdzie się brało konserwę turystyczną, parę piw i no jest to mi się nie do odtworzenia dzisiaj. Byliśmy w wojsku, można powiedzieć, takim biało-zielonym. Lechia nagrzeszyła wcześniej, można powiedzieć, różnymi fuzjami, różnymi może mało sportowymi zagrywkami. Nikt się chyba nie spodziewał, że tak to się ładnie odbuduje i to w dosyć szybkim czasie, tak? Od pierwszego meczu w A-klasie do pierwszego meczu w Ekstraklasie to chyba jest dokładnie 7 lat. Kibice w tym mieli ogromną rolę i co było świetne, to była taka jedność, tak? Wszyscy wiedzieliśmy, do czego dążymy, wszyscy byliśmy razem, nie było takich podziałów jak dzisiaj. To była na pewno na początku forma przygody i same te rozgrywki były dla nas dosyć dużą przygodą. Szczerze mówiąc, to chyba sobie nawet nie zdawaliśmy sprawy z tego, w jakim projekcie bierzemy udział i do czego to wszystko będzie zmierzało. Byliśmy wychowani tutaj na tym stadionie, gdzieś tam zawsze te biało-zielone barwy były najlepszymi barwami w Trójmieście. Tych ludzi przybywało coraz więcej ludzi po prostu interesowało się nawet nami. To dopiero wtedy do nas zaczynało docierać. Nie tylko przychodzimy tutaj po to, żeby grać w piłkę i żeby nam to sprawiało przyjemność, ale też doszła do tego odpowiedzialność za klub, odpowiedzialność za to, żeby gdzieś tam no, tą Lechię pchać do przodu.
to był zespół seniorów, to była Lechia. Każdy się do tej Lechii grać, debiutować. Tak się złożyło, że to było na dzisiaj z jednym z niższych poziomów, no ale to była Lechia. Każdy Lechię miał w sercu, więc nie było możliwości, żeby grać jeden czy dwa poziomy, czy nawet trzy wyżej. Każdy marzył o tym, żeby wyjść z herbem Lechii i grać i reprezentować barwy klubu, mimo że to była klasa. Z meczu na mecz było coraz więcej kibiców, gdzieś tam troszeczkę bardziej byśmy rozpoznawani, więc może ta taka presja troszeczkę była większa. I całość to z meczu na mecz teraz bardziej poważne. To, że masz koszulkę Lechii, masz herb na piersi, możesz wyjść, możesz grać dla tego zespołu. Czy mieliśmy każdą piłkę inną, tak? Czy każdy miał inny sprzęt treningowy, to było najmniej istotne, bo człowiek był dumny z tego, że może wyjść na boisko, może zasuwać dla swojej ukochanej drużyny. To było najważniejsze, tak? Wiadomo, że były różne przeszkody organizacyjne, bo czy wyjazdy na mecze, gdzieś musieliśmy się razem organizować autami. Tutaj nam zawsze pomagali kibice, jeżeli chodzi o szatnie, bo niejednokrotnie przebieraliśmy się w autokarach czy w samochodach kibiców nawet. No my mieliśmy 16-17 lat i nie mieliśmy swoich aut jeszcze. Także tutaj zawsze kibice służyli nam pomocą, jeżeli chodzi o taką pomoc, jeżeli chodzi nawet o przebranie w sprzęt meczowy. Powiem szczerze, że wtedy nam to zupełnie nie przeszkadzało, na jakich boiskach gramy. To było, tak jak mówiłem wcześniej, to było dosyć duże naprawdę przeżycie, jeżeli chodzi o występy w seniorskiej Lechii. Nie pamiętam takiego zdarzenia, żeby ktokolwiek marudził na stan murawy, czy na ilość kibiców, czy na miejsce, w którym ten mecz jest rozgrywany. To zawsze dla nas było przyjemne i zawsze jeździliśmy tam z uśmiechami na twarzy. Ja osobiście najlepiej wspominam chyba okres trzecioligowy. Ten awans był na wyciągnięcie ręki z trzeciej ligi do drugiej. To już się czuło, że będziemy grali z Widzewem, z Ruchem, z Jagiellonią, z takimi firmami. I pamiętam, że było 1-0 dla Lechii. Przyszła wiadomość, że chyba Unia Janikowo z kimś tam przegrywa z Wartą Poznań. I jakby, jak w scenariuszu, wszyscy na 3-4 wstali i zaczęli śpiewać ten hymn Lechii. My wierzymy tylko w PKS, Legro, o nasz. To była taka ekipa, każdy wiedział, że to jest ten moment, że trzeba wstać i śpiewać. I to było w opinii wielu osób, które były na tym meczu i pamiętały tamte czasy, to był najlepsze wykonanie tego hymnu w czasach nowożytnych, tak? Z każdym awansem i z każdą ligą wyżej docierało do nas, że no, jesteśmy bardzo mocno odpowiedzialni za losy tego klubu i że to, jak to dzisiaj wygląda, to jest też po części nasza zasługa i ta historia gdzieś tam, znaczy ktoś nam pozwolił gdzieś tam się zapisać w historii tego klubu, odbudowywując go od samego początku, od zera. Wszyscy byliśmy kumplami i poza boiskiem i na boisku, więc to też ci tak scalało i też przynosiło pozytywne efekty, choć czasami ta taka integracja może nie była do końca jak powinna wyglądać, w sensie pozaboiskowym, ale było okej. Kontakt jest do tej pory przez cały czas między nami i no to są takie przyjaźnie, które na pewno gdzieś tam przetrwają. To jest tak, jak mówię, moje trzecie dziecko. Mam córkę, mam syna, Lechia to jest takie moje trzecie dziecko od zawsze, tak. 2 maja 2019 roku Lechia Gdańsk pokonała Jagiellonię Białystok na Stadionie Narodowym, sięgając tym samym po drugi w historii klubu Puchar Polski. Jesteśmy z wami już z powrotem. Lech Poznań, Wisła Kraków to był mecz, który dziś... Wisła Kraków, Lech Poznań, przepraszam. Mecz, który odbył się dziś o godzinie 15, tak dobrze mówię? Wynik tego meczu to 1-1. No, mecz był całkiem niezły w pierwszej połowie, trzeba przyznać. Pierwsza bramka Sawicewicza trochę z przypadku, no bo tam Sadlok chciał strzelić, ze strzału wyszło mu idealne podanie, typowo ekstraklasowe zagranie. Sawicewicz ładnie to wykończył. Gol na 1-1, Gytkiera za to bardzo ładny, bo taki powiedziałbym Gytkierowy, że gdyby w tej sytuacji był jakikolwiek inny napastnik z ekstraklasy, to by pewnie tego nie strzelił, a Gytkier jakoś tak potrafi tę nogę. Ma czasem te bramki takie. Nie no, świetne, dostawił świetnie nogę. Nietuzinkowe. No to wiesz, no, pamiętamy, że Sawicewicz z Wisły Kraków tak strzelił bramkę w którymś z meczów, nie pamiętam już gdzie to było, to tak dostał długie podanie też od Sadloka. Z Zagłębia Lubin. W Lubinie, tak? Piętą. Tak, dodał tylko piłkę delikatnie. No tutaj ten dostawił nogę idealnie, znaczy przy takiej wrzutce wyprzedził, poszedł na szybkości, dostawił, wiesz, to nie jest tak, dostawił nogę. On tak po prostu ją, wiesz, zewniakiem gdzieś w boczna siateczka i nie, kapitalna akcja, tylko że przy tej akcji też dobre dośrodkowanie Kostewicza, który zawalił pierwszą bramkę. No on tam się fajnie przyglądał, ten strzał Sadloka, znaczy strzał. No ten strzał z Sadloka, ten Kostewicz stoi i się patrzy, nie? Co to ta piłka robi, leci. No, się znalazła
tam, gdzie się powinno. Znaczy mecz był taki rwany troszeczkę, tam było tak, parę minut fajnego meczu, parę minut siepanki takiej niepotrzebnej. Tak jakby jedni i drudzy, wydaje się tak, jedni i drudzy dobrze wyglądają w tym roku. Poza Legią można powiedzieć, że to są kolejne dwie drużyny, które bardzo dobrze wyglądają i szybkościowo. I chyba mi się widziałeś wypowiedź Bogdana Zająca w Kanal Plus? Nie. Powiedział był asystent Adama Nawałki, że to są najlepiej grające drużyny w ogóle w lidze, zapominając trochę o Legii Warszawa. No to nie. Znaczy, ja się zgadzam, że akurat to są trzy drużyny, tak? No ale Legia nawet dzisiaj pokazała, że nie, to są trzy drużyny, które naprawdę wierzą sobie. Transmisja nam padła. On co wie, jest, panowie? Żeś poszedł. Padła nam. Transmisja padła. Nie, wiesz, mi się wydaje, że on to jest też taka umiejętność zawodnika, że on wie, kiedy ma uderzyć. Przygotuje sobie. Ma świetnie ułożoną nogą, on posyła z 40-35 metrów. No tak, ale wiesz, chodzi mi to, jak wiesz, czy Forsell, czy na przykład on, potrafią sobie to uderzyć. Teraz jest okej? Gdzie żeś po las? No bo transmisja nam padła podobno, poszedłem włączyć kabel. Ktoś cię wypuścił. Działa już? Już jest. Kurde, 2000 osób, wracajcie 2000 osób, bo nam spadło o 2000. Chodźcie do nas, już działa, działamy i rozmawiamy dalej. No nie, no i mówiąc o tych zawodnikach, którzy, oni sobie przygotowują strzał i nie wybierają tak, jak czasami mówiliśmy, że Borysiuk, znaczy mówiło się, że Borysiuk ma znaczy strzał z daleka, tyle że Borysiuk to w pewnym momencie strzelał z każdej pozycji z daleka. No to nie jest sztuka, no to wiesz, jeden trafisz, ja pamiętam, zawsze się mówiło, ale w Hiszpanii, prawda, no i na całym świecie oczywiście, bo to był Roberto Carlos. Wyobraźcie sobie, że on oddał 80 strzałów rzutów wolnych. Zdobył dwa gole. Ale to, co on ma rzut wolny, był taki moment. No to wiesz, no to jak masz 80 prów, to i dwa gole ci wpadną. Jeżeli masz takie kopnięcie jak Roberto Carlos, to nie znaczy, że jesteś specjalistą od bramek z rzutów wolnych. Także no, tutaj gdzieś to też pokazuje, że w przypadku Modera faktycznie on sobie wybiera, on tych strzałów nie oddaje za wiele w meczu, bo mógłby, jak jest do tej drugiej linii, mógłby walić z każdej pozycji. Bo ma uderzenie, no ale pewnie kilka by on sobie wybiera ten moment odpowiedni na oddanie. To też trzeba umieć, nie? No tak, nie możesz cały czas walić, bo mówisz... No jesteś Adamem Deją i sobie myślisz, że co potrafię zrobić, to pierdolnąć mocno w bramkę. Mam młotek, i jak jestem w okolicach 30 metrów, to walę. No i wpadły mu ze dwie, to trzy. To jest właśnie ta różnica, że Adam Deja mocno kopie w kierunku bramki, a Moder i Forsell strzelają. To są bardzo mądre słowa, Leszku. Brawo. Po to właśnie cię zaprosiliśmy, żebyś takie mądre słowa wypowiadał. No bo to jest trochę tak, że jest przykładowy Borysiuk czy Deja. Im wyjdzie jeden czy dwa strzały i już jest tak, że pierdykną. Wszyscy oni mają opinię wśród komentatorów, że potrafią uderzyć, więc to jest podkreślane na każdym kroku. No i pewnie też trenerzy mówią. Trenerzy pewnie mówią też tym piłkarzom coś na zasadzie: no Ariel, ostatnio ci bardzo fajnie wyszło, próbuj, jak będziesz miał okazję, próbuj, uderzaj. No i on uderza z każdej pozycji i trener go nie zgani, no bo przecież miał uderzać. No tak. I to jest koło takie bezsensowne. Przecież gloryfikowane straty tak naprawdę. To jeszcze można oddać nazwisko Możdżenia do tego, prawda? Kapitalna gdzieś tam bramka z Manchesterem City, później jeszcze jedna gdzieś taka... Ja myślę, że on właśnie często się woził na tej opinii piłkarza, który rzekomo potrafi uderzyć. Sadlock też moim zdaniem za często strzela, jest teraz naprawdę w dobrej formie i myślę, że jakby szukał innych rozwiązań niż tego, że mówią o nim, że potrafi uderzyć i on w to wierzy, to też byłoby to z dużo większą korzyścią dla Wisły. Ale gdyby nie szukał, to by nie miał asysty dziś. No co prawda, to był jeden z jego lepszych strzałów. Ma uderzenie, to trzeba mu przyznać, natomiast myślę, że inne rozwiązania. Mówiło się przed tym meczem trochę tak, że no, Lech to jest na ten moment jedyna drużyna, która jeśli utrzyma obecną formę, to jest w stanie gdzieś tam tej Legii jeszcze zagrozić. Tak przewijały się takie komentarze gdzieniegdzie. I teraz mam do was pytanie, czy ten mecz był dla was bardziej dowodem na to, że po prostu tak nie jest? Czy też ten mecz był dowodem na to, że Wisła na ten moment to jest drużyna, która powinna walczyć z zespołami z top 5, a nie 11-16. Znaczy nie Wisła, tylko Lech. Wisła. Tak zadałem pytanie. A, znaczy nie. Czy bardziej to znaczy, Lech nie jest na to gotowy, czy to Wisła jest taka mocna? Lech w tym roku pokazał, że może być wicemistrzem kraju i według mnie będzie. No ale na pewno nie będzie. Słuchaj, on miał stratę do Krakowi bodajże 6 punktów.
to teraz do Legii miał 10, tak, przed tym meczem, no zostało 9, no ale też nie przesadzajmy, no, no to, to nie jest tak, wiesz, no, to jest walka sama, gdzie się zastanawiali niektórzy, czy ten Lech się załapie do pierwszej ósemki. Okazuje się, że już teraz może być wicemistrzem. Ci, co mówią, że on może powalczyć z Legią, nie mają według mnie racji, no bo... Nie, no bo nie, Lech, słuchaj, Lech ma jeszcze jeden problem. Meczów na wyjeździe, na wyjazdach nie wygrywa. Pomimo tego, że mógłby, bo tak w Białymstoku miał więcej sytuacji, tylko wtedy jeszcze Gytkier nie strzelał bramek. Tutaj, gdyby jeszcze troszeczkę gdzieś tam coś dopracowali, mogliby też wywieźć 3 punkty. Na Krakowi prowadzili 1-0 do przerwy, przegrali mecz. To są te 3 mecze w nowym roku, gdzie Lech na wyjazdach. I pomimo tego, że on dobrze wygląda w tych meczach, no niestety nie wygrywa. A wiesz, Legia może wygrywa, znaczy Legia wygrała jedno spotkanie na wyjeździe w Gdańsku, dobrze znaczy dobrze wyglądała na boisku, ale wygrała. No i to też jest taka przewaga. Nie no, Lech, słuchaj, dla Lecha to i tak będzie. Ta pierwsza czwórka, czyli ewentualne kwalifikacje do europejskich, do Ligi Europy, to i tak będzie jakiś taki chyba dobry bodziec do następnych sezonów, bo pamiętajmy, on co chwilę ktoś tam młody wchodzi do składu, ktoś młody wchodzi z ławki i daje radę i jakoś to wygląda. I chyba to jest taki najlepszy moment dla Lecha, by celować w wicemistrzostwo. Wyżej nie dadzą rady. Słuchajcie, cały czas mówimy, stawiajmy na młodych Polaków, grajmy nimi, tak? No to w końcu ktoś postawił. Ja wiem, że dzisiaj akurat Polaków w składzie było raptem tylko 3, no ale z kolei cała ławka... No ale przez ten Skóraś. No właśnie, cała ławka była młodych, więc myślę, że przed sezonem sporo osób, w tym ja na przykład, troszkę mówiło o Lechu, że no jakby tak trochę mało ambicji, mogliby zrobić większe transfery, a tutaj będą teraz grać dzieciakami, jeszcze ten Żuraw. A tutaj się okazuje, że rzeczywiście oni są w tym momencie moim faworytem do wicemistrzostwa i to grając, jakby idąc według tego swojego planu. Także z mojej strony no trochę zwracam temu Lechowi honor i chwalę ten kierunek. Ja też, jak już kiedyś mówiłem, no to jest projekt, któremu trudno nie kibicować, bo z jednej strony masz właśnie stawianie na młodych Polaków, o którym się, jak Leszek zauważył, wszędzie mówi, tylko nikt tego nie robił, no to mamy jeden klub, który robi to na skalę masową. Po drugie, mamy atrakcyjną piłkę, więc wszystko, czego potrzeba. Natomiast nie wiem, czy dzisiejszy mecz był jakąkolwiek weryfikacją. Ja bym tutaj raczej wielkiej historii nie dorabiał. Po prostu dobry klub trafił na dobry klub. Obejrzeliśmy no nie najgorsze spotkanie, dobrą pierwszą połowę, druga mogłaby być znacznie lepsza. Moim zdaniem kluczowy będzie ten mecz za tydzień, bo jeżeli Lech wygra z Legią Warszawa, no to zbliży się na 6 punktów. No i Legia, która poczuła się mocnie, za chwilę zacznie się orientować, kurczę, no przecież jeszcze nie wygraliśmy tej ligi, trzeba jeszcze tutaj podgonić. No a Lech uwierzy w swoje możliwości przy takim rezultacie, no i byśmy zobaczyli jeszcze ciekawy finisz, aczkolwiek nie sądzę, że Legia da się dogonić. No nie, no i to trzeba brać pod uwagę. Ja sam jestem ciekaw, bo gdyby ten Lech zakończył w tej pierwszej trójce, bo był tym wicemistrzem, ja rozumiem, że będą piłkarze odchodzić, tak, tym bardziej młodzi, no bo do Polski tylko przyjeżdżają zagraniczne kluby, żeby zabrać polskiego młodego zawodnika perspektywicznego i te 5 milionów euro dla tego klubu zagranicznego to jest tak, wiesz, macie, oddajcie nam gościa, nie? Tylko tak się zastanawiam, przecież ten Lech na dzień dzisiejszy, on tam ma jakieś 40 baniek, mówię, jako po boisku i na ławce siedzi. Tak po 5 baniek za każdego, pamiętajmy, że Gubnego nie ma. Dzisiaj nie było Kamińskiego, tak? Ale przecież no, to tak każdego po 5 sprzedaj. A przecież wybudować na przykład jakieś centrum handlowe. I wiesz, to nie będzie łatwe, problem w Lecha, że to nie będzie łatwe ich utrzymać, bo to nie przyjedzie, dajmy na to jakaś Fiorentina i ja chcę ich 8. Macie 40 baniek, tak? Tylko przyjedzie taki ze 3 z Włoch, ze 3 z Niemiec, jeszcze ktoś tam i będzie zabierał pojedynczo. No, nie, a ci tam zawodnicy... czekają następni, a ci, też pamiętam. No, ja wiem, ale wiesz, no, na dzień dzisiejszy, nie. Oczywiście, jak... czekają następni, tylko mówię, że ten Lech też będzie się wzbogacał na tych zawodnikach. On się nie wzbogaci na... No ja nie wiem, czy on jest w stanie wzbogacić się na Mucharze, czy tam na Tibie, czy coś, cokolwiek, ale na nich, na tych Polakach, na 100%. Dobrze, panowie, bo 21:11, 50 minut programu nam została, dopiero 3 mecze przerobiliśmy, tak więc pozwolę sobie przejść do następnego, chyba że tradycyjnie ktoś chciałby coś jeszcze na temat tego meczu. Dobrze. Ja jeszcze chciał pochwalić Wisłę, bo jak zobaczyłem skład bez Błaszczykowskiego i z Klemenzem na prawej obronie, myślałem, że to będzie wyglądać dużo gorzej, a Wisła bardzo mało, jest taka no, bardzo dobrze zorganizowana. Mówimy, że Skowronek zbudował niektórych zawodników, że dodał takiej wiary, ale tam jest naprawdę poukładana gra. Oni wiedzą, jak to wszystko ma się zazębić. No i Klemens miał ciężkie zadanie, grał na Łuźwiaka, a tego Łuźwiaka trochę wyłączył, trzeba powiedzieć. Miewał dużo lepsze mecze w tym sezonie Kamil. Raków-Pogoń, 0-0 ten mecz się zakończył. Był taki moment,
i to tydzień temu chyba jeszcze nawet, jak prowadziłem Ligę Minus, w którym wydawało się, że zarówno Jagiellonia, jak i Zagłębie, czy Wisła Płock starają się zrobić wszystko, żeby nie wejść do górnej ósemki. I wtedy wydawało mi się, że to Raków jest najpoważniejszym kandydatem do tego, aby w rundzie finałowej to właśnie ta drużyna miała mierzyć się z najmocniejszymi ekipami w lidze. Ale trochę się przez ten tydzień zmieniło. Obudziła się Jagiellonia, znaczy tak punktowo bardziej niż jeśli chodzi o grę, no bo 6 punktów w ostatnich 2 meczach, 7 w ostatnich 3. Ocknęła się Wisła Płock, wygrywając z Arką i do tego jeszcze ściągając Rafała Borskiego, bo o tym też później porozmawiamy, to całkiem, znaczy mówiliśmy już o tym wcześniej, piłkarsko dla Wisły Płock to jest zbawienie, bo tam nie było piłkarza tego pokroju. No wymienić Szwocha na Wolskiego, to jak wymienić, nie wiem, Trabanta na Renault Clio, takie starsze. Zawsze to chyba lepsze jednak Renault Clio. W każdym razie, jeszcze jeśli ogarnie się Górnik na wyjazdach, to też nie można ich do końca skreślać. Tej Wisły Kraków też teoretycznie nie można skreślać. Czy na ten moment Raków nadal jest dla was faworytem do dołączenia do tej górnej ósemki? Jeśli weźmiemy pod uwagę, a to o tym za chwilę, czy dla was nadal Raków jest faworytem do tego, aby dołączyć do tej górnej ósemki? Tu na razie dam kropkę, bo później przejdę do drugiej części pytania. Znaczy z tej drugiej ósemki, w której się już teraz Raków znajduje, mi się wydaje, że... Nie, no bierz też pod uwagę Jagiellonię. Ale nie, z Jagiellonią... I Lechię, czy Lechia już... Lechii nie, ale, nie, znaczy, Lechia jest w ósemce, okay. Dobra, tylko Jagiellonia już jest w ósemce, po tej kolejce. Raków jest dziewiąty. Mi się wydaje, że z tej drugiej ósemki, ja wiem, że ma najwięcej punktów, tak, bo jest dziewiąty, ale chyba najlepiej funkcjonuje, najlepiej gra i ma największe szanse na to, by się do tej ósemki dostać. Raków. Ale nie może, ale tak, ale tylko tak, po pierwsze, zaczynamy, znaczy powróćmy do tego meczu, tak, głupio stracone 3 punkty w Gdyni, no i według mnie tutaj dwa punkty stracone z Pogonią Szczecin. Taką Pogoń Szczecin musisz ograć, zresztą to jest obowiązek. To kolega Bart Sadysta, nie wiem czy oglądaliście ten mecz, ale chciał urwać łeb Bartkowskiemu, w sensie gość miał, nie wiem, był na 8 metrze i miał do wyboru, albo strzelam gola i prowadzimy 1-0, albo walę piłą z całej siły w łeb Bartkowskiemu, który przede mną stoi. No i wybrał opcję drugą, walnął z całej siły w łeb Bartkowskiemu, który przed nim stał. W pewnym sensie to jest sztuka, no bo trudniej trafić w łeb Bartkowskiego niż chciał się popisać, że Bartkowski mu coś zrobił. Na przykład. Obaj, tak samo im się nazwisko zaczyna, może chciał być najlepszym piłkarzem w Ekstraklasie, którego nazwisko zaczyna się na Bart. I Bartkowskiego, no nie wiem, w każdym razie oszalał Bart, powinien tam dać prowadzenie. Poletanowicz miał setkę, tam brawo dla Stipicy, bo to obronił, na mimo wszystko powinien. Nie wiem, co będzie, jak się z Koroną spotka Raków i tam jest trener Bartoszek. Strzelić. Zgadzam się jak najbardziej z Wojtkiem, że Raków ten mecz mógł sobie w pierwszej połowie tak ułożyć, że to on mógł być w tej górnej ósemce teraz. Moim zdaniem trochę wyglądało tak, jakby Raków nastawił się na fajny meczyk na zasadzie, no przyjeżdża Pogoń, która czasami gra atrakcyjną piłkę, no to pewnie będzie jakaś wymiana ciosów, pogramy, będziemy mieli miejsce i tak dalej. Wychodzą na boisko, a to się okazuje, że Pogoń jest zainteresowana remisem i to 0-0 to jest w zasadzie wynik, który ją urządza, bo tak wyglądała gra Pogoni Szczecin i Raków zgłupiał, no coś tam próbował, miał swoje okazje, zwłaszcza w pierwszej połowie, nic z tego nie wyniknęło. No, moim zdaniem też jest to faworyt do pierwszej ósemki, wliczając Jagiellonię do tego grona. Czyli, że jednak Lechia wypadnie. Ale to, co, ale, ale nie, to... nie, znaczy, że wypadnie Jagiellonia, ale to, co... a Lechia zostanie. Aha, że Jagiellonia, no, okej, okay, no. To, co Kuba mówi, że Pogoń wyglądała tak, jakby chciała zremisować 0-0, to widać, że mają to wytrenowane. To jest powtarzalność. No to słuchaj, na 6 kolejek w tym roku jest 3 remisy 0-0. No właśnie, bo a propos Pogoni, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale odkąd ogarnęła się właśnie punktowo trochę Jagiellonia, to Pogoń chyba dzierży na ten moment najgorszej drużyny w Ekstraklasie w 2020 roku, jeśli chodzi o grę. Wiem, że tam punktów mniej chyba zrobiła Korona, ale nie wiem, no czy bo oni wygrali, nie, bo wygrali tak w teraz... pierwszej kolejce Pogoń wygrała w Płocku 3-2 i dajmy na to, i później strzela tylko 2 gole w 5 kolejkach. Jeśli Cibicki se nie uzna, że coś zrobi i strzeli gola albo da asystę, to Pogoń jest w tym momencie w czarnej dupie. I teraz pytanie do was takie. Czy wy w ogóle bierzecie pod uwagę, rozważacie taki scenariusz, że w górnej ósemce nie ma Pogoni, bo ona na ten moment ma tylko 5 punktów przewagi. Jeśli będą grali tak, jak grają, a ostatnie 5 spotkań to jest remis, remis, porażka, porażka, remis, no to 5 punktów to nie jest aż tak dużo. To może wyjść jeszcze na przykład Raków i... Tylko zostało 12 do rozegrania. 12 punktów do przytulenia. Czyli powiedzmy, wiesz, że przytulają 2. Powiem ci, jedno zwycięstwo daje im ósemkę. Tylko kwestia jest taka, że w Pogoni mają wielką spinę o to, żeby były puchary. Oni tam nie chcą być w ósemce, oni chcą być w pucharach. Powstaje stadion. Oni liczą naprawdę, że ten stadion
co przywita puchary, że to będzie od razu taki nowy impuls dla kibiców, żeby przychodziło ich więcej. Więc jak ja patrzyłem, gdy Spirdonowicz przy stanie 0-0 schodzi sobie praktycznie 15 minut z tego boiska, to byłem wręcz zdumiony, co tu się dzieje, gdzie tu się jakby rozbiegają te cele, które są w klubie z tym, co gra drużyna. Patrzę też na Runiajcia z drugiej strony, gdy te pogoni szło średnio. I w pewnym sensie rozumiałem jego ból, gdy on patrzył, kogo ja mam tutaj wprowadzić, no bo kogo miał do wprowadzenia w tym meczu Runiajcz, gdy to nie szło. Hostikę, Maniasa, Beniaminę. To są trzy porażki transferowe. To są zawodnicy, który mógł ewentualnie pograć. No przed Wędrychowski się okazał, że jest najlepszą opcją. A Wędrychowski, pamiętajmy, w styczniu miał wypadek samochodowy i do tej pory zagrał bodajże jakieś kilkanaście minut w Ekstraklasie. I Runiajcz wolał wprowadzić zawodnika nastolatka po wypadku samochodowym styczniowym niż tych Maniasów, Beniaminów i Hostiki. Dodajmy, że Manias podpisał 3-letni kontrakt w Pogoni Szczecin, więc być może będzie albo nas raczył swoją fantastyczną grą, lub księgowego fantastycznymi fakturami. Ale to, co żeśmy mówili w przypadku Pogoni Szczecin, że oni sobie nie radzą całkowicie z dołem tabeli, ale lepiej wyglądają z Szczubem, to dla nich dobra informacja jest taka, że zostały im 4 kolejki, 3 do końca mają u siebie. U siebie mają Zagłębie, Lubin, Pogoń, Krakowie i Lechię i jadą na Lecha. Ktoś, ja się nie zdziwię, jak tam będzie 0 punktów. No ale poczekaj, no, tylko że Pogoń więcej punktów zdobyła z tymi Szczuba niż z tymi z dołu. Ty, Kuba, jesteś bardzo dużym fanem Kosty Runiajcia. Gdybyś tak zdarzyło, że Pogoń nie zrobi pierwszej ósemki, to byś nadal bronił trenera? Bo to by jednak była ogromna porażka. Byłaby to ogromna porażka. Znaczy nie chcę, zastanawiam się, co w tej drużynie nie funkcjonuje. I nie ma napastnika. Nie chcę, właśnie nie chcę zwalać na brak napastnika. Nie kupili napastnika. Nie chcę zwalać, no bo to jest najprostsza wymówka. No ale nie mają. No nie mają, oczywiście, no to że nie mają. To jest problem. No, ale jest to jeden z problemów, ale tam po prostu wszyscy inni obniżyli losy. Żadna formacja tam nie funkcjonuje w tym momencie tak, jak powinna. Tam nawet Kostas i Cech, którzy byli w mojej opinii najlepszymi stoperami jesieni, totalnie się posypali. No, Kostas odwala jakieś dziwne rzeczy, w ogóle go nie poznajemy. No i Cech, synonim solidności, bardzo pewny piłkarz, który praktycznie nie zawalał bramek, nagle okazuje się, że też popełnia błędy. Jedynie Stipica gra chyba na swoim poziomie wysokim, no bo Kożul przepadł. No poza tym meczem... Podstawski, co się z nim dzieje? Poza dzisiaj tym, na ławce był. Poza tym meczem w środku tygodnia, gdzie nie pomógł i chyba brał udział przy... Podstawski zakończył udaną karierę w Polsce w momencie, w którym zaczęło się mówić o powołaniu do reprezentacji Polski. Wydrukował sobie może ówczesny przegląd z rozmową z nimi i na tym poprzestał. Teraz se gra w GTA 5 w wolnych chwilach. Chciałem tylko jeszcze dodać, że mimo tego, że to było 0-0, to naprawdę nie był aż taki zły mecz. Szczególnie w pierwszej połowie podoba mi się to, jak Raków konsekwentnie siada na każdego rywala w każdym meczu. Widać, że później brakuje im trochę pary na koniec, ale ja to popieram, bo takie hura-bura bardziej mi się podoba niż dośrodkowywanko Krakowi albo Wisła Płock, która celebruje każdy rzut wolny z 50 metrów, jakby to miała być ta akcja właśnie. I czasami się zdarza, że to jest ta akcja, ale to jest wkurzające, bo mecz jest taki trochę chodzony jak futbol amerykański wtedy. Ale jeszcze dodam tylko do Pogoni Szczecin, właśnie spojrzałem sobie w tabelę. Wyobraźcie sobie, że od Pogoni Szczecin mniej strzelonych bramek ma tylko ta trójca z tyłu. Arka, Korona, UKS. No nie ma Buksy. No nie, no z Buksą też nie mieli za wiele strzelonych, no nie ma Buks. Ale to też jest problem Pogoni Szczecin, bo tam... Ale wcześniej działała obrona w miarę. Czyli czwarta drużyna od końca pod względem zdobytych goli w lidze Pogoń Szczecin. Ja bym też się pochylił tu chwilę nad Szczepańskim, przypomniał, że on ma bodajże opcję pierwokupu przez Legię, tak? Zapewnioną sobie, że Legia może wyrównać tę kwotę i wtedy on... Szczepański tak, z Rakowa, tak. No to brałbym w ciemno, bo no właśnie, na tym meczu był roku. Na przykład Kiełbowicz, tak? Ja uważam, że Legia, idąc tropem po transferze Ślisza, myślę, że przygląda się Szczepańskiemu, nie, który, no pamiętajmy, grał przecież w Legii choćby w UEFA Youth League i tam strzelał bramki, więc on ma pewną historię z Legią. Niech biorą chłopaka, jest bardzo dobry. Co więcej, jeszcze dzisiaj nawet nam się przewinął taki pomysł, że może by tak po Feliksa sięgnęła Legia, nie? Bo on też chyba jakoś kontrakt musi kończyć. No Feliks jest jednym ze 100 zawodników Piasta Gliwice, którzy nie mają przedłużonego kontraktu poza ten sezon, więc kto wie, co tam się... Tak, Lech po niego sięgnął, taki duet Feliks-Ramirez, to też by była ciekawa sprawa moim zdaniem. Dobrze, ten puchar oznacza, że czas na drugą rundę naszego teleturnieju. Zakręcimy teraz trochę, damy zacząć Leszkowi. Ale żeś to... Nie, mój mikrofon wisi. Mam nadzieję, że mnie słychać. Ale żeś to... Cześć, ja przejdę. Z
Słychać mnie, panowie? Bo mi tu wypadło. Słychać. Dobra. A więc teraz Edgar Bernhardt. O, to to ja mówię. Jest to zawodnik, który reprezentował barwy Krakowi. Brawo. I grał dla teraz, który to jest stan? Masz już jeden punkt, Leszku. Kirgistan. Niemiec-Kirgistan. Niemiec z paszportem. Brawo! To jest znakomita odpowiedź. Dwa punkty Leszka, czyli wyrównujesz wynik Kuby. Trochę się obawiam o ten mój mikrofon, że przestanie działać, ale to może wtedy lepiej dla was. Kuba. Mogłeś powiedzieć, ja mu to przecież przekazał Kubie. Nie, to musi być komisyjnie. Patrzmy. Tito. Tito. O, Tito. Tito. O cholera. W mordę. Tito. Był taki zawodnik, co się nazywał Tito. Czy no ja mogę ci dać pewną drobną podpowiedź? Nie. No to spytajmy komisarza kontroli gier i zakładu. Minimalną. Nie, no ja. Nie, bez podpowiedzi. Nie ma, no, nie ma. Wy walczycie, no kurde, o poważną nagrodę, a chcecie sobie podpowiadać, oszaleliście? Dobra. Widzieliście, ile to czekolady? Tak. Stawiam, że to jest Hiszpan. Już masz jeden punkt. Brawo. Oh yeah. Tito. Czat oczywiście może zgadywać. Tito. Tito. Legia Warszawa? Tak jest! Ale skuteczność Jakuba Białka 4 na 4. To był strzał, ale gdyby się nie wystrzelił, że tam są z Legii, to by nie strzelił Legii. Tito zrobił niesamowitą karierę w Ekstraklasie. Zagrał dwa mecze w 2008 roku i tyle go widzieliśmy. Chciałem powiedzieć, że Kuba ma wyjątkowy ciekawy przypadek, bo najpierw miałeś Bij się Biekowa, który przyszedł jako kumpel Hiźniczenki, a tu Deskarga, żeby nie, Tito przyszedł, żeby nie było smutno Deskargi. A my same kumpli. Losujesz, no Wojtek. Podpowiedziałeś mu o tej Legii. A, no, można by to tak... Ja to... Dobrze, można by tak podciągnąć, ale no, przykro mi, nie jestem najlepszym. Dobrze, bo jak patrzę na te czekoladki, to trochę za dużo... No i tak muszę rzucić parę kilogramów, zawsze wygrywają. Mogę źle odpowiedzieć, nie? Zawsze możesz komuś oddać. Zobaczymy, kto wylosował Wojtek. Avram Baruchian? Stary, dobry Avram Baruchian. Jak można go zapomnieć? Taki pokaż jeszcze do kamery raz, żeby nasi widzowie widzieli. Możecie zgadywać. Czekaj, tutaj, tak? Tak. To Armenia na pewno, no przecież to gdzie to może być innego, takie coś? Teraz jaki klub? Gdzie może być takie coś? Aviram Baruchian. Armenia czy nie Armenia? Nie, Izrael. Och ty w mordę. Ale jeszcze możesz trafić z klubem, Wojtek. Jeszcze jeden punkt do wyciągnięcia. Ja cię skręcę. No nie no, kolega Meliksona, to ja wiem, że tam było chyba, no, ale to poczekaj, tam był. Tego też by wzięli? Była kiedyś taka moda na Izraelczyków. Ja wiem, no bo tam przecież był ten Napadzior też był w Wiśle, jak on się nazywał. Ty, a on był chyba w ostatnim Śródlotku, coś teraz kojarzę, weszło polskich, no ale ciebie nie było, to nieważne. Izrael. Dobra, dawaj tą Wisłę Kraków, no i tam ściągali najwięcej. I to... Było blisko. Polonia Warszawa. To była odpowiedź chyba na Meliksona, tak mi się wydaje. 2012 rok. 6 spotkań, 0 bramek. Wojtek na ten moment 0 punktów, Kuba 4, Leszek 2. Tak więc Kuba jest faworytem na ten moment, no ale jeszcze jest runda trzecia. No Wojtku, łatwych nie losowałeś, to ci muszę przyznać. No ale to przecież ja tak w ogóle nie pamiętałem, że oni byli w kraju u nas. No ja... Wojtek, zobacz, ty pomarańczowe losujesz, a ja żółty mam proste. Żółty mam proste. Żółty mam proste. Ja po prostu na nich się, ja ich nie pamiętam. No. Poza tym, o, Tito to bym pamiętał to, z Legii. Pamiętałeś Tito, widziałeś? No bo to taki szrocik z Legii, to z Legii tylko szrot zapamiętuje. Ciężko zapomnieć. Dobrze, panowie, to przejdziemy sobie teraz do kolejnego spotkania. A kolejne spotkanie to mecz, który był całkiem niezły. Dobrze się go oglądało. Górnik podejmował Krakowie. Górnik wygrał 3-2. Górnik u siebie jest bezkompromisowy. Leje wszystkich jak leci. Chyba 6 z rzędu zwycięstwo, o ile się nie mylę. I też na ten moment nie można powiedzieć, że oni nie mają totalnie szans na pierwszą ósemkę. Chociaż byłaby to
spora niespodzianka. Nie mają. Nie mają szans na Górną Sępkę. Trzeci dzbanek mamy tutaj. Zaraz do... No bo nie grają wszystkich meczów u siebie. Nie mają, właśnie. Bo no, jak oni jeszcze, to jest drużyna, która, już ile razy mówiliśmy, nie wygrała jeszcze meczu na wyjeździe. Nie da rady dogonić tej ósemki, wygrywając tylko u siebie. Dwie ciekawe rzeczy się wydarzyły a propos tego meczu. Pierwsza rzecz to, że Michał Probierz jest Michałem Probierzem i zabawił się w Michała Probierza i w 22 minucie wpuścił na boisko młodego Rakoczego, bo tam kontuzja była. A w 77 już go zmienił, czyli no to podejście do młodych piłkarzy wychowawcze miała problem, że pamiętam jak Pestkę na Urlobras wysłał, tutaj Rakoczego tak wpuścił, potem go zrzucił. Jak wam się podobają takie metody? Nie no, ale trzeba przyznać, że ta zmiana się broniła, no bo Rakoczy w ogóle przeszedł gdzieś obok meczu. Można było się łapać za głowę, to tu jest Rakoczy na boisku? Jakim cudem, przecież go nie widzimy. No gość fakt w ogóle nie funkcjonował i w ogóle nie brał udziału w grze, także myślę, że wręcz pomógł trener, zdejmując go z boiska, bo ewidentnie się tam męczył i dusił. Może był przewidziany tylko na te minuty do gry, to znaczy może miał wejść po przerwie na jakieś 30 minut, a że tutaj pograł. To taka ciekawa zmiana by była, jeśli by to przewidziane. No, a wiesz, żeby... pamiętaj, że Michał Probierz już to robił wcześniej w innych meczach, przecież pamiętam jest Pestką, co zrobił w pierwszej kolejce. Pierwszej czy w drugiej przeciwko ŁKS-owi. Gdzieś zresztą wiesz, Michał Probierz ma chyba troszeczkę problemów w ostatnim tygodniach. Ja chciałem... To jest drużyna, która miała być o tytuł mistrzowski bić się, a tu okazuje się, że czwarty mecz kolejny w ryj. Czapka. Chciałem powiedzieć, że odkąd Michał Probierz zarzucił Kanal Plusowi, że pokazują za dużo kiksów, Krakowia przegrała wszystkie mecze. I jej meczów nie powinno się transmitować z tej samej uwagi, o której powiedział. To znaczy wycinać Krakowie z tych meczów, pokazywać tylko za granicą. Ale w ogóle ma coś takiego, mam wrażenie, że idzie dobrze i nagle jest jakaś wypowiedź Michała Probierza, często krytykująca media i później to jakoś się odwraca przeciwko niemu i zaczyna iść gorzej. No ale no, życzymy dobrze trenerowi Probierzowi. No, piąta porażka z rzędu to by już wyglądało nie najlepiej. To wtedy na Flaskorze już wygląda dramatycznie, bo tam się 5 ostatnich meczów pokazuje. I takie 5 czerwonych L obok siebie, no to wygląda to słabo, ale... Ale mówisz o tym, że Michał Probierz zabawił się w Michała Probierza i to jest prawda, ale jeśli chodzi o wyjściową jedenastkę, no zobaczmy, gol poza kadrą meczową. Lusiusz, który był pierwszym wyborem, nie ma go w składzie. Van Amersfoort? Nie ma go. Jabłoński? Nie ma go. Rapa? Nie ma go. No oczywiście wiadomo, że na te trzy poradki, przyczyny powiem. Tych absencji są różne, natomiast też chciał wstrząsnąć ewidentnie Krakowią i trochę mu się udało, bo miałem wrażenie, że Krakowia rozgrywa dobre spotkanie, no tylko że trafiła na Górnika, który był jeszcze lepiej dysponowany, dzięki czemu dobrze się oglądało ten mecz. I Górnik miał Greka. Właśnie o tym Greku, to jest drugi, Grek, to jest drugi ciekawy temat. Gramy w Greka. Vasilantonopoulos, tak się nazywa ten Grek, można na niego mówić chyba drobniale. Wasil, trzeba o nim pogadać, bo to jest jedno z bardziej spektakularnych wejść do tej ligi chyba ostatnich lat. Tyleszku, takiego tweeta, który się dość mocno poniósł, napisałeś, więc może tobie dam tę przyjemność opisania tego, co kolega Grek wniósł. Powiem, że podobał mi się w tym sezonie debiut Konrado, ponieważ w pierwsze wejście Konrado, jakie miał na boisku, to ktoś mu podeptał rękę. I w pierwszej połowie Konrado miał najbardziej brudny strój, co zawsze dobrze jakby rokuje, bo widać, że ten gościu walczy, widać, że się kładzie. Natomiast Vasila Antanopoulos podniósł to jeszcze poziom wyżej, bo on Vasila Antanopoulos miał tak, tampon, nos złamany, bo później widziałem fenomenalne zdjęcie, gdzie on po prostu stał z takim złamanym wielkim nosem, tak? I w ogóle niczym się nie przejmował, że no, jeszcze spoko. Chyba w ich zonie wypowiedzi udzielał. Tak, tak, tak. Więc on mówi, że no mam złamany nos, w sumie to no, nosa nie złamaliście nigdy, nie graliście nigdy mecze ze złamanym nosem, no dajcie spokój. Nie? Także strzelił bramkę. Strzelił bramkę i to naprawdę bardzo ładno, dodajmy. Spróbował samobuja, byłby niemal równie ładny, tak? No, wspaniale pracował na tej swojej stronie. No, mecz praktycznie kompletny. Podobało mi się nawet, jak Pestka zabrał piłkę w pewnym momencie i uciekał z nią wzdłuż linii, a ten Grek go goni po prostu. Nie chce mu odpuścić. On od razu poczuł, o co chodzi w tej lidze. Będzie to pierwszy piłkarz od dawna, który przychodząc do Ekstraklasy w pierwszym wywiadzie nie powie, no bardzo fizyczna ta liga, ciężko się tu gra, dużo się biega, dużo więcej walczy, tylko mówi, nie no jest super, podoba mi się tutaj. Tak, mi się bardzo podobało wejście tego Greka i fajnie, że Górnik kogoś takiego ściągnął. W ogóle trzeba Górnika pochwalić za to, że kilku ciekawych piłkarzy ściągnął w ostatnich okienkach, no bo i z Gwili mamy do dzisiaj
uciechę. I taki Sekulic przez jakiś moment był jednym z lepszych bocznych obrońców. I ten Janża przecież dobrze wygląda. A przede wszystkim, już chyba poruszałem tydzień temu ten temat, ale z tygodnia na tydzień coraz bardziej podoba mi się ten Manech, z którego trochę się na początku śmialiśmy, że on tam z Bułgarii przyszedł, że jakiś tam menadżer, coś tam, nie wiadomo o co chodzi, a ten gość naprawdę zaczyna wyglądać. Widać, że tę żyzny fizycznej nabrał i już się nie boi tych pojedynków z środkowymi pomocnikami ekstraklasy i naprawdę może być chlip z tej Munki. No poczekajmy też, no bo... Słuchajcie, to, że fajnie zagrał w pierwszym meczu, wyszedł, zagrał, strzelił bramkę, dostał po ryju, i tak dalej, i tak dalej. A, to o Greku mówisz. Tak, tak, jeszcze wracając do niego, mówiąc, że mówisz o tych, że fajny transfer, to się niedługo przekonamy, bo wiesz, jego liczby, słuchaj, on zrobił 1/4 kariery w jednym meczu w Ekstraklasie. On w swojej karierze strzelił 4 gole, kuźwa, a to jest pomocnik. Obrońca. Pomocnik. Był wcześniej pomocnikiem? Tak. I też bierzmy pod uwagę, wiesz, Wajeku Ateny nic nie zrobił, no domyślam się, dlaczego Wajeku Ateny nic nie zrobił, no bo nie dostał szansy, on zagrał parę epizodów, ale no kwestia jest inna, on w całej swojej karierze strzelił 4 gole, a już w Polsce, przyjechał do Polski i już ma gola, uwaga, do końca tej, pamiętaj, że on do końca tej rundy może zrobić to, co przez całą karierę, także dla niego może być to łatwe, a niekoniecznie, to zobaczymy, fajne wejście. To wiesz, to też tak w ostatniej chwili, nie? To już mamy 6. kolejkę, a gościu w 6. kolejce dopiero gra, nie? Dlaczego nie zagrał w pierwszej? Bo jeszcze go nie było. No tak. No właśnie. To też tak pokazuje, nie? No. Że ile my czekamy jeszcze, a wzmocnienia szukamy i trzeba było... No wiesz, no czasami na okazję trzeba poczekać, no. Może liczył na lepszy klub niż Górnik Zabrze i lepszą ligę, no ale nic nie przyszło, no to Górnik skorzystał z okazji. No to, no wzięli w pakiecie 2, tak? No ten drugi że, tak jak Abzal Biesbieków. No, drugi w Lidze Mistrzów nie akurat grał w Ajku, to znaczy występował raczej niż grał, no, ale jakieś papiery tam ma, chociaż ostatnio głównie sezony bez bramek. A co do Manecha, była taka fajna przebitka jak tuż po golu Górnika. Manech w ogóle się nie cieszył z tego gola, tylko akurat stał z Broszem i Brosz mu coś intensywnie tłumaczył. Także moim zdaniem Brosz bardzo dużo pracuje nad Manechem, żeby on skumał tę ligę jeszcze bardziej, natomiast po Manechu widać tą elegancję podań po prostu. On bardzo dużo szuka takich dłuższych zagrań, ryzykownych. Jeszcze nie zawsze myślę, że jest na tej intensywności ekstraklasy, w sensie poruszania się, biegania, do skoku, ale podania ma naprawdę eleganckie. Podpisuję się. To prawda. No i brawa dla jednej i drugiej drużyny, bo to był mecz, który się naprawdę z przyjemnością oglądał. On był w piątek, nie? Chyba. Tak. To był miły piątkowy wieczór. Nawet zaryzykuję stwierdzenie, że jak normalnie dostajemy 2 mecze piątkowe, to w tym jednym meczu, który dostaliśmy, wydarzyło się więcej niż w 2 przeciętnych piątkowych meczach. Także to nie jest jakoś bardzo ryzykowne stwierdzenie, bo to był po prostu dobry mecz. Brawo Górnik, brawo Krakowia. Wygrali, wydaje mi się, lepsi, ale też Krakowi nie można powiedzieć, że zagrała jakoś nie wiadomo jak źle. I jedna ciekawa rzecz jeszcze, Cieszynka Krakowi po bramce. Tak. Zbili sobie łokciami. A, tak. Nie wiem, czy to była szyderka, czy co to było, ale poszli w to. A, jeszcze co do Krakowi. Nie pokażą mi się te 5 tych czerwonych. Z kim grają? Grają z GKS-em tych Pucharze Polskie. Ale to się pokazuje na freskorze w... Wszystkie mecze. Nie, ale jak wejdziesz w Ekstraklasę tabelę i tam masz... A, jak w tabelę, tak. A jak w ostatnie mecze, to się pojawi zielone. No wiesz, tam będzie nowa miotła, to kto wie. W Tychach? No. Zaraz się zwolnili. No to wiem, ale no domyślam się, że Krakowia jest w stanie wygrać w Tychach, w Pucharze Polskim. Jesteś w stanie pewnie przegrać. We wtorek grają. Może też temu te zmiany trenera Prypiesza. Dobrze, lecimy panowie z następnym meczem, chyba że jeszcze coś macie do powiedzenia na temat tego. Arka Wisła Płock, bo zostało nam 25 minut, więc trzeba przyspieszyć. Arka Wisła Płock, no wydarzeniem tygodnia, jeśli chodzi o Wisłę Płock, to poza tym, że wygrali z Arką i trochę się oddalili od tej strefy spadkowej, do której trochę zaczęli się zbliżać, no to transfer Wolskiego to jak na ten klub wydaje mi się duża rzecz i godna pochwały, szczególnie, że jeszcze nie będą musieli za to płacić zbyt dużo, to w ogóle jakiś majster sztuki. To jest pozycja, na której brakowało Wiśle pod zawodnika, no bo jak ten Wolski będzie ustawiony wyżej, to ten Furman już może też trochę bardziej asekurować te tyły, wydaje mi się, że ta współpraca może być ciekawa. Ja się dziwię na miejscu Wolskiego, że wybrał akurat Wisłę Płock, bo podejrzewam, że gościa, któremu możesz zapłacić 1000 zł, a i tak ktoś inny będzie jego pensję opłacał, no to chciałaby cała liga, może tam wyjąwszy Legię czy Lecha, czy jeszcze kilka klubów, no ale on znalazłby też miejsce pracy w znacznie pewniejszych projektach sportowych niż Wisła Płock, no bo tak Wisła tak tuła się trochę od
od walki o utrzymanie do kolejnej walki o utrzymanie i nie widać perspektyw na to, by to się mogło zmienić. No ale na pewno z perspektywy... Była 8 chyba jeszcze, nie? No ale, no ale raczej nie rokuje, raczej będzie spadać, tak przynajmniej tutaj wynika z naszych analiz. No, dla Wisły Płock super transfer, kurczę, no wyjęli sobie piłkarza, który może być wiodący z perspektywy ich klubu, nie zapłacą mu pewnie zbyt dużo, osłabią jeszcze rywala, to takiego sąsiada z tabeli można powiedzieć, więc... Ale zero ryzyka ma ten transfer, absolutnie zero ryzyka. Ale najwyżej wtopisz ile, no jak mu dali 1000 zł powiedzmy, ciekawe jak to jest rozwiązane, no to wtopisz ile, 12 000 zł w rok. No znaczy on ma tam kolegów, człowieku, Marek Jóźwiak, Rzeźniczak, Furman, to wszystko przecież z Legii i z reprezentacji młodzieżowej, no to człowiek ma tylu kumpli tam, że znajomych, co będzie się tutaj... nowe znajomości wprowadzał gdzieś w innych klubach, ale z drugiej strony, Wisła Płock według mnie już się utrzymała, no też nie przesadzajmy, na tą chwilę jest 11 punktów przewagi nad strefą spadkową. No tak. No to 11 punktów, ja rozumiem, że później będą się... No to już jest git, ale no, gdyby przegrali z tą Arką... No ale wygrali, no to już wygrali. No, wygrali, wiesz... Bliżej im do górnej ósemki niż do spadku teraz w tym momencie, no i ciekawi mnie naprawdę, czy ten Wolski, który dostanie taką szansę, a pewnie dostanie, bo no... ma konkurencję, którą jest Szwoch, który w tym sezonie gra bardzo słabo. No to kto wie, może jeszcze o tą górną ósemkę powalczą. Cholera jasna. Pytanie tylko, czemu tam cały czas broni Denę, ale no to już jest inna sprawa. Może jutro spróbujemy pogadać z Krzysztofem Kamińskim, Weszło Polskich, jeśli się zgodzi. I może dowiemy się czegoś na ten temat. Ludzie piszą, że zapomnieliśmy o bramce Żirki wspomnieć. To fakt, to moja wina, powinienem nakierunkować rozmowę na to przepiękne uderzenie Żirki. Warto sobie na pewno w skrótach sprawdzić, jak ktoś nie oglądał meczu Górnika, bo przytrąbił, aż miło. Bardzo, bardzo ładny gol. A propos tego spotkania, to jeszcze jedna rzecz. No, plotki chodzą, że trener Ojrzeński miałby wrócić do Arki Gdynia. Jakbyście ten ruch postrzegli? No, nie tyle plotki, co temat jest za intensywnie grany w Arce Gdynia i prawdopodobnie to się wydarzy. Ja nie jestem zwolennikiem tych instytucji strażaków, to jednak taki archaizm, który miałem nadzieję, że coraz bardziej będzie odchodził do lamusa, no ale do, znowu jest to taka lamusa, historia. Chciałem tylko odpowiedzieć na komentarz Pawła Przydatka. Paweł Przydatek napisał lamusy. A ty jesteś parówa. Jedziemy dalej. Ale tu jest znowu ta sama analogia, co w Koronie, gdzie przychodzi Bartoszek, czyli no gościu, który jest doskonale pamiętany w Kielcach. No i trudno znaleźć trenera, który miałby większe znaczenie dla Arki w tym momencie. Także no znowu jest to jakaś szaleńcza misja. Trochę się nawet dziwię trenerowi Ojrzyńskiemu, że tam jest zainteresowany wejściem w to. Bo miałem wrażenie, że jednak... mógłby znaleźć coś lepszego, no ale... Ja mu się trochę nie dziwię, bo nie chcę tu totalnie wchodzić w prywatne sprawy, ale rozumiem, że niektóre rzeczy, że praca dobrze robi na niektóre sytuacje życiowe i takie rzucenie się w wir pracy tylko dlatego, żeby po prostu było lepiej, to jest chyba dobry pomysł, nie wiem, tak mi się wydaje. Ja życzę w każdym razie trenerowi Ojrzyńskiemu jak najlepiej. Nigdy nie byłem zwolennikiem trenera Rogicia, sami wiecie, jak przychodził to sam pomysł zwalniania Jacka Zielińskiego, utytułowanego co, bądź co bądź trenera, który wyciągnął Arkę w zeszłym sezonie z czarnej dupy, bo miała już spadać, ale ją utrzymał i w tym sezonie mu podziękowano w momencie, w którym nie trzeba było tego jeszcze robić. Zatrudniono jakiegoś młodego bardzo trenera ze Ligi Estońskiej, nie ale wiem, słyszałem, że ale słyszałem gdzieś, że on wcześniej już wiedział, że odchodzi, że zostanie zwolniony, czy sam chciał odejść? Rogić? Mhm. No tak, że w ogóle w przerwie sam chciał odejść. No tam nawet ale w przerwie? Co, w przerwie meczu? Nie, w zimą. Czy oficjalnie zostało zakomunikowane tak, że Rogić sam podjął tę decyzję, tylko poinformował o niej dopiero odpowiednio później, żeby klub miał czas, żeby znaleźć sobie nowego trenera, natomiast faktycznie wyglądało to tak, że po prostu obie strony się dogadały, Arka zaproponowała, żeby się rozstać, bo to nie ma wielkiej przyszłości i co ważne, Arka ugrała to, że Rogić nie będzie pobierał odprawy żadnej, a wiadomo, że w fatalnej sytuacji finansowej znalazł się klub z Gdyni, więc każde dodatkowe koszta, no, to jest fatalna informacja dla tego klubu, więc dobrze, że to się nie wydarzyło. A ten pomysł grać o utrzymanie i wyjść na szpicy Rafałem Siemaszko, to czyj? No trenera.
Słuchaj, no wiesz, że stracisz zaraz pracę, no to, jakiś żart chociaż zrobisz. Jakiś zbuntowany. Mówię, dobra, kasy nie biorę, to wystawię wam Siemaszkę na ostatni mecz. Nie, to Siemaszku, mamy już w tytule Siemaszkę. Ale to wiesz, no to jest, nie, bo to jest, słuchaj, Rafał Siemaszko, to w pierwszym składzie to mógł grać, jak była Arka w pierwszej lidze, to już minęło trochę lat, jak awansowała, ale w tej chwili to jest zawodnik, który może wyjść z ławki, ewentualnie, jeżeli ma wejść, tak, a nie wystawianie w pierwszym składzie, wiesz, w tak bardzo ważnym spotkaniu, tak, Wojtek, gdzie gra z bezpośrednim rywalem, musisz mieć te trzy, znaczy powinieneś walczyć, musisz mieć te trzy punkty, tak. No. Ale wiesz, Wojtek, że być może Rafał Siemaszko będzie grał więcej, jeśli rzeczywiście pojawi się Jerzyński, bo Siemaszko najlepsze momenty miał właśnie u Jerzyńskiego. Ja się w ogóle Rafał Siemaszko nie powinien już grać w tej lidze, no ja szanujmy się, bądźmy poważni. Podkreślmy tu też, że nie mógł skorzystać Rogic z Zawady, bo była tak zwana klauzula strachu. Gdyby Zawada zagrał z Wisłą Płot, to by Arka musiała zapłacić grube pieniądze. To jest nie wiem co, poważna sprawa. Jakie to jest durne, te klauzule, że nie mogą... I to jeszcze wiesz, no, za Oskara Zawadę, klauzula strachu. Co za durna. Ta ostatnia sprawa a propos tego meczu, bo Kuba, tak się umawialiśmy, ty napisałeś artykuł w ramach cyklu, który się nazywa, przypomnij mi, Akademia Taktyczna Ekstraklasy. Tak, tam w tym meczu Adam Deja dostał absurdalną czerwoną kartkę i chcielibyśmy kadr po kadrze prześledzić, co się działo takiego, że Adam Deja czerwoną kartkę w pierwszej połowie otrzymał. Kuba, proszę cię o komentarz na temat poszczególnych kadrów i o polecenie zmiany kadru, kiedy już omówisz dany kadr. No zobaczmy, z szesnastką Adam Deja, widać, że skanuje przestrzeń, także doskonale wie, w jakim jest położeniu i co za chwilę może zrobić. No i jakie ma opcje do wyboru? Może podać na prawo, może podać do środka, może podać na lewą stronę, może podać do tyłu, do obrońcy, może podać do bramkarza, może też spróbować na przykład przerzutu. No każda z tych opcji wydaje się oczywista, natomiast Adam Deja nie chciał decydować się na oczywiste opcje i wyczuł zagrożenie, bo zobaczmy, że tam trójka piłkarzy Wisły Płock za chwilę rzuci się do szaleńczego pressingu, a miejsca wcale nie jest tak dużo, no w końcu to tylko jakieś 10-15 metrów, więc doskoczenie zajęłoby im jakieś 7 sekund, no może trochę mniej. W każdym razie Adam Deja dokładnie to sobie przeliczył i zobaczmy, co się wydarzyło dalej. Adam Deja już tutaj przyjmuje piłkę, jego plan idzie w dobrym kierunku, piłkarze ruszają z szaleńczym pressingiem, widzimy Dominika Furmana, który jak bulterier biegnie do Adama Deji, no i Adam Deja wpada na to, że trzeba się ratować ślizgiem w tej sytuacji. Zobaczmy dalej. Markuje przerzut, bo on sobie daleko wypuścił piłkę i wydawało się, że będzie kopał w lewym kierunku, w lewą stronę, na co nabrał się Dominik Furman i chciał odebrać mu piłkę. I później Adam Deja wyciąga z asa z rękawa, prawdziwego asa z rękawa. Zobaczmy. Robi w ślizg. Dzięki temu zapobiega bardzo groźnemu kontratakowi, który potencjalnie mógł nastąpić. No niestety dla zdrowia Dominika Furmana odbyło się to kosztem jego nóg. Adam Deja też nie przewidział faktu, że może dostać za takie zagranie czerwoną kartkę. No, ale widzieliśmy, że zagrożenie ze strony Dominika Furmana było bardzo duże i wybrał optymalne rozwiązanie sytuacji Adam Deja w tej sytuacji. To był ostatni kadr. I teraz tak, jest ostatni, już widzimy wejście w Dominika Furmana, bardzo nieładne. Oczywiście nie możemy pokazać filmu, ale tutaj na prawie, na łamach, prawa cytatu, te kadry z takim lekkim, okraszonym komentarzem Kuby zaprezentowaliśmy. Wam mamy nadzieję, że nikt nie będzie miał do nas do pretensji, zresztą chyba prawnie nie może. Dziękujemy bardzo za ten fragment Akademii Taktycznej Ekstraklasy. Kowal, czy my musimy robić tę przerwę? Nie robimy dzisiaj tej przerwy, bo 15 minut dojedziemy do końca? Tak? Dawaj. Dobra, no to zapraszam w tym momencie na mecz Jagiellonia-Śląsk i na ten mecz każdy z was ma 30 sekund, gdyż to był najgorszy mecz kolejki. I tak, najgorsze mecze kolejki są karane w tym programie. 30 sekund, Wojtek. Wystarczyło, że... Znaczy Jagiellonia cały czas gra tą samą piłkę, ale zobaczcie, dwa mecze wygrane, kolejne i pierwsza ósemka się pojawiła. No tak można, ale tam ja nie widzę poprawy, ja nie wiem, czy ta Jagiellonia cokolwiek poprawi do końca sezonu. To już jest taka drużyna, która będzie męczyła widza. To już nie będzie ta Jagiellonia, którą dało się oglądać. Kuba.
rzut karny dla Jagiellonii Białystok to jest jakiś żart? To mniej więcej tak, jakbym teraz się otarł o Kowala i Kowal już by upadł teatralnie i domagał się przewinienia i chciał mnie bić. No nie ma mowy o żadnym rzucie karnym. Sędzia Lasyk i Jagiellonia Białystok to nie jest najlepsze połączenie, co też pokazał sezon 17-18. Nie mam pojęcia, dlaczego odgwizdał tego karnego, zwłaszcza, że jeszcze patrzył na to, co pokazał mu VAR. Więc jest to dziwna sytuacja. No gdyby Mystkowski szedł, nie wiem, przez dyskotekę czy jakieś takie zatłoczone miejsce, no to on przecież by wyglądało tak, że tam ktokolwiek by go otarł i on by już upadał i płakał. I za chwilę by się otrzepał i znowu by płakał i upadał. No po prostu, no tam nie ma żadnego przewinienia, mimo że trzyma oczywiście, zdaje się, Tamasz rękę na Mystkowskim, no ale nie możemy gwizdać takich karnych. Ja ten, dodam tylko od siebie, że dobrze, że Mystkowski nie strzela zbyt wielu bramek, bo jakby koledzy musieli zbyt często piątkę przybijać, to by na jakimś ojomie wylądował. Bo w ogóle to jak on cierpiał po tym dotknięciu jego dłoni, to myślę, że 18-wieczne damy miały wyższą odporność. Znaczy, może to był też, może to był też strach przed koronawirusem. Może też, tak. Spanikował, upadł i myślał, że umiera. Leszku, 30 sekund na temat tego spotkania? No więc ta sytuacja z karnym wracając, rzeczywiście Tomasz położył rękę, Mystkowski się jakby z tego otrzepał, a w momencie, w którym doszedł do wniosku, że już nie dojdzie do piłki, upadł. Więc rzeczywiście tutaj totalne pomieszanie z poplątaniem. Natomiast ja jednak chciałbym tutaj kontrowersyjną opinię wypowiedzieć. Moim zdaniem Mystkowski grał dobre spotkanie, żebyśmy nie sprowadzali też całego jego meczu do jednej grał, kontrowersyjnej sytuacji. I Musonda, który jest trochę chwalony na tej prawej obronie jako kolejny wynalazek Lawiczki, uważam, że jakkolwiek daje ciekawe rzeczy w ofensywie, czy naprawdę stara się w tej obronie, to w każdym meczu przynajmniej dwa razy coś musi tak zawalić, że z tego jest stuprocentowa sytuacja. Czasem to jest raz, czasem dwa razy, ale to nie jest to. Ciekawie było mnie też, jak wypadnie Coutinho, który sprowadzony z Urugwaju, podobno już pół roku wcześniej chciał go Śląsk, była niesamowita tam spina tego Urugwajczyka sprowadzonego z drugiego końca świata. Wyszedł z szafy pancernej, zagrał przeciętne spotkanie, także cały czas jest zagadką. Nie cił, ten twój Musonda, nie, bo nie było cię w tygodniu. Asystę dał. Dał co? Asyst. Ale ta akcja w ogóle była na zwolnionym tempie. To coś ale dał. Asystował przy bramce w końcu. Ktoś mu zwolnił tempo i to dlatego. Ale bardzo się cieszę, że asystował. Panowie, to jeszcze dwa słowa na temat jutrzejszego meczu Korona LKS, przewidywania. Ja myślę, że Korona wygra ten mecz. Ja odpalam jutro. Słuchaj, nie będę oglądał dwóch pierwszoligowców. Jak mogę obejrzeć, o tej samej godzinie gra pierwsza liga. Podbeskidzie, Bielsko-Biała, Warta, Poznań. Powiem ci, ja ostatnio tą Wartę z Radomiakiem oglądałem. Ja... No dobrze, no ale poczekaj, to teraz obejrzę. Taka Korona bym wciągnęła dupą, naprawdę. No ale to właśnie, dlatego ja nie będę oglądał meczu drużyn, które spadają, tylko będę oglądał mecz drużyn, które awansują. Na jedno wchodzi, no ale dobrze. Typu nie masz? Typu nie mam. Wygra LKS. Ja Korona, Kowal LKS, Kuba. Ja na Koronę i mi się podoba to, od czego zaczął pracę trener Bartoszek, bo jego pierwszy przekaz jest mniej więcej taki, że słuchajcie, jesteśmy w trudnej sytuacji, kibice, mobilizacja. Powiedział bardzo fajne zdanie na konferencji prasowej, że bez was nic nie zrobimy, w sensie bez kibiców. I nawołuję, żeby przyszli, żeby wspierali i to mi się bardzo podoba, bo z tym jest duży problem w Kielcach, a osoba Bartoszka być może ściągnie kogoś na trybuny. Ja słyszałem ciekawą opinię o LKS-ie, która mi tym bardziej każe sądzić, że po prostu to będzie dobry mecz, ja go chętnie odpalę. Ponoć prezes Salski, który generalnie no, nie wpiernicza się prawie tak samo jak Paweł Janas w swoje kompetencje, był bardzo zły na mecze, w których LKS zagrał kunktatorsko i na 0-0 takie szarpane, że były punkty, ale nie było tego stylu. Ponoć był wtedy zły i LKS po prostu ma grać, ma dawać też tym młodzieżowcom, takim jak Ratajczyk, pole do tego, żeby to wyglądało. No to kto wie, może będzie to dobre spotkanie. Zapraszamy jutro do Radia Weszło FM, skomentuje je duet Kamil Gapiński oraz Paweł Paczul. Na koniec tylko taka ciekawostka a propos LKS-u. Dąbrowski Maciej udzielił wywiadu Super Expressowi. A propos tej, pamiętacie, ostatnio sobie sam złamał prawie nos kolanem. Nie wiem, Kowal, pamiętasz tę sytuację? Tak. No i na luzie poszedł do tego, powiedział, dziś już podchodzę do całej sytuacji na luzie i sam się z niej śmieję. Zresztą jeszcze w trakcie meczu w Gdyni, kiedy już zostałem opatrzony przez lekarza i usiadłem na ławce, też nie mogłem powstrzymać śmiechu. Nie mogłem uwierzyć, że sam sobie zrobiłem krzywdę. Na boisku nie było mi jednak wesoło, bo uraz był bolesny. Cieszymy się, że wszystko w porządku z Maciejem, że też z luzem podszedł do tej sytuacji, bo jednak trochę szydery wokół niego
Było. Panowie, trzecia runda. Śrotolotka. I ostatnia. Tak. Znaczy ja już... Głosuję konsekwentnie. Przypomnijmy na ten moment, jak wygląda tablica wyników. Kowal 0, Leszek 2, Kuba 4. Panowie, żeby tutaj podkręcić trochę rywalizację, to teraz gramy o 4 punkty. Zależy, to wymyślił. No zaraz, zaraz, no zaraz. Losujecie w trzeciej rundzie. Oszukacie mnie. W trzeciej rundzie losujecie po 2. Czyli co, ja teraz nie odpowiem, Kowal odpowiem. Losujecie po 2. Bo jest więcej tego. No teraz dobra. Kuba zaczyna. Kuba zaczyna. On specjalnie weźmie żółte 2. Patrz. Oba wziąłeś? To samo już puste, tak? Jestem zachwalny. Ja zawijam. Dobra, Wojtek, zostawię ci jedno żółte, nie będę tak... Nie, no to... Dobra, Kuba, teraz ty pierwszy. Ale... Nie oba, najpierw nie. Jedno. Dobra. I daję trochę mniej czasu, żeby tego nie przyciągać. Mamy 30 sekund na odpowiedź. Co wy tutaj za... Frank Essomba. Co wy żeście tutaj... Pokaż proszę kamerę. Frank Essomba. Co wy żeście... Pachnie mi to jakimś afrykańskim krajem. Co wy tutaj znaleźliście nazwiska z ligi? To jest skandal. Ja tu już się zastanawiam, przecież tam jeszcze... od którego to jest roku? 21 wiek. Czekaj, tam jeszcze Dyskopolia grała, tak? Tak. Dobra, zakładam, że statystycznie najwięcej spośród afrykańskich krajów grało Nigeryjczyków w Ekstraklasie, więc Nigeria? Nie. Kamerun? Kamerun, ale kurczę. Punktu nie ma. Kurczę, a coś jeszcze... mi świtało, że to może być Kamerun. A jeszcze może być dobra. Punkt za klub. Górnik Zabrze? Jagiellonia, 0 punktów za to dla Kuby, Leszku. Jagiellonia. Cóż za emocje. Jakiś faktycznie szlot. Armisze Ortega. Ale to nie z tych Ortegów. Armisze kuzyn. Ortega. Kuzyn po wuju w Pasierbie. Armisze Ortega. Poważnie oni byli w Ekstraklasie, oni tak. Byli u nas w Polsce? Tak. Korci mnie tą Argentyną, ale kurczę, coś mi podpowiada, że to może być fałszywy trop. Nie jestem pewny tego. No dobra, niech będzie... Hiszpania, Krakowia. 6 spotkań rozegranych w 2015 roku. Hiszpania, Krakowia. Brawo, 2 punkty dla Leszka Mijawskiego. Dogania Kubę. Wojtek. Dobra, biorę jeszcze raz tego. Tą cytrynkę sobie zostawiam na później. Co ja tutaj? Ależ szrot. Skąd wy żeście, ja nie wiem, to w ogóle znaleźliście? O Jezu, a to co? Jakiś Vadim Beret. Boret. Widzę, że Boret. To może Borat, mów Kazachstan. Vadim Borat. Vadim Boret. O Wojtku, twoja jest ostatnia szansa, żeby wrócić do gry. Musiałbyś tutaj zrobić 2 punkty. Ja się boję tej czekolady. Człowieku, to jest jakieś milion kalorii. Vadim Boret. Nie, najtrudniejsze dostajesz, powiem ci szczerze, słabo, to losowanie ci nie idzie najlepiej. Vadim Boret. Dobra, walej gdzieś tą, to się zastanawiam, gdzie grał jakiś z Mołdawii? Mołdawia, Korona Kielce. Vadim Boret. I to jest pierwszy punkt Kowala, ale niestety Dyskobolia. Patrz, ja dopiero to wiem, że to jeszcze, jeszcze Dyskobolia, to wyjący pierwszy. No, blisko, ale jest Mołdawia, pierwszy punkt dla Kowala, no to Kowal możesz następny zrobić. Szukałem gdzieś tak po tych radzieckich zaraz krajach. Zaraz wrócimy do tyłu. Dobrze trafiłeś. Czyli Kowal 1, Kuba 4, Leszek 4. Vadim Boret. Naprawdę duża rzecz. Mirosław Pszenica. Mirosław Pszenica. To nawet nie jest on. No człowieku. Poważnie, coś takiego. Tak, pokaż do kamery. No przecież pokazałem już, no. No Mirek Pszenica, no. To jest o Pszenica nawet. No Słowak jak nic. Chyba, że Czech, ale nie, Słowak. Zdaję Słowaka i teraz uwaga.
Nie pamiętam, żeby to ostatnio tak... Co to? Gdzie tam ci Słowacy mogli? Dobra, bo mnie gówno zagrał, to był w Niecieczy. Gówno zagrał, ale był w ŁKS-ie. I nie Słowak, tylko Serb. O! Jest jednym punktem, ale będziesz miał szansę za tydzień się odkuć. No i teraz rozstrzygające zagranie, pierkanie nożyce, kto pierwszy. Do jednego. Czekaj, raz, dwa, trzy. Czy za tydzień raz, będą... Raz, dwa, trzy. Czy za tydzień też ta sama? Raz, dwa, trzy. Czy za tydzień też sama kategoria? Zaczynać trzy. To się nauczę. Inne imiona i nazwiska. Możesz się nauczyć. Uwaga, odkrycie. Kimitochi Nogawa. O, to ja bym od razu wiedział, w jakim klubie grał. Tak? No. Nogawa. Znaczy grał, nie wiem, czy grał. Kimitochi Nogawa. Łatwo znaleźć, zgadnąć narodowość. Myślę, że no tak, jest to oczywiście Japonia. Ewidentnie Europejczyk. I Górnik Zabrze. Już mi naprawiono mikrofon, przepraszam. Krakowia? Tak? Nie. Co powiedziałeś? Japonia, Górnik Zabrze. Japonia, Górnik Zabrze, to jest dobra odpowiedź. Kimitochi Nogawa rozegrał 3 mecze w Ekstraklasie w 2004 roku dla Górnika Zabrze, jest Japończykiem. No, Kuba, masz szansę jeszcze tylko zremisować. No, Leszku, wysoko zawiesiłeś poprzeczkę, ale trzeba przyznać, że Leszek pisał teksty z cyklu szortowej jedenastki u nas na portalu. Także ma obcykane to wszystko. No, Kuba, walczymy tu o remis. Jeśli nie, to cała nagroda idzie do Leszka. Danielis Turkovs. Pierwsza część łatwa całkiem, nie? Danielis Turkovs. Być może z Turcji jakiś Turek. Albo z Danii, bo Danielis. Może dwa obywatelstwa, duński i tureckie. Łatwa? Tak. To chyba nie, no to wiesz, jest tak samo jak ten jest, Tarasow, nie? Oj, uwaga, jeśli zgadniesz klub, to mamy remis. Jagiellonia. Danielis Turkovs. Rozegrał 6 spotkań w 2014 roku w barwach GKS-u Bełchatów, zwycięzcą pierwszej edycji Szrotolotka Ligi Minus zostaje Leszek Milewski. Leszku, gratuluję. Wszystkie nagrody wędrują. Wszystkie miało być wszystkie. Do wyboru. Nie. O nie, znowu mikrofon spadł. Wojtku, przekaż. Wszystkie nagrody. Wspaniała rywalizacja. Ta główna. Ta do zabawy. Ja bym się chciał podzielić przede wszystkim. A potem, tym, jak, sam tego a potem jak zjesz, to ci się przyda to. Tak będzie. To jest bardzo przemyślana nagroda. Bardzo. Brawo, Leszek. Ale tak, świetnie ci poszło. Tak się skoncentrowałem na tym, tych wszystkich, jak żeś przeczytał te występy ich naszej lidze, to ja nie wiem, czy wszyscy tutaj przebyci, to ja nie wiem, czy mają chociaż jedną rundę rozegraną. Wiesz co? Dlaczego ten domysł jest pomarańczowy? Z tych, co czytaliśmy, to Edgar Bernhardt miał najwięcej chyba, bo miał 20 spotkań w lidze i 3 bramki. Obsenica miał 20 spotkań i jedną bramkę. No, tak, nawet gola strzelił. Po to są, można było zgadzać. Dobrze, Kozacy. Nie ma Kozaków i Badziewiaków. Nie ma Kozaków i Badziewiaków? Nie ma. Wysłałeś Leszek Baczkowi? Tuż przed. O kurczę, zaraz będzie tutaj telefon. A mamy cokolwiek innego? Wszystko inne. Mamy jako Kozacy przyszli właśnie, więc dajcie nam minę. A, no to dobra, no to tabelę zobaczmy. Tak. Zmienimy trochę. Tabela wygląda tak, że Legia ma trochę spokoju, no ale jeszcze trochę kolejek zostało, więc nie rozstrzygajmy tutaj mistrzostwa może. Czytałem, że LKS stracił matematyczne szanse na mistrzostwo Polski. Ach. Jednak nie. No i jak oni jutro na trenerze wyjdą ligowy. A ciekawe to... Kurde, taka przykra sprawa, ja nie miałem pojęcia, bo ten Obsenica zmarł. Ponoć tak ludzie piszą w 2011 roku, ale zdarza się, nie mogliśmy o tym wiedzieć. No ale grał w Ekstraklasie, no, mógł być jednym z pytań. Jak ktoś umiera, to nie przypada o nim pamięć. To tak bardziej hołd ze strony Mirosława. Jeśli to prawda, oczywiście, jak ktoś nas nie wkręca. Tak wygląda tabela, a zobaczmy, jak wygląda klasyfikacja strzelców.
No, gol samobójczy, samotnym liderem, tak, 21 trafień, ale właśnie, wyjaśnijmy, musieliśmy zabrać jedną bramkę Koronie, gdyż jedna bramka Korony to był gol samobójczy, więc tak, trzeba ją było przypisać bramce samobójczej. Dlatego gol samobójczy ma 21 trafień, Gytkier jest liderem samodzielnym, 15, trzeci, wiceliderem, trzecie miejsce Jarosław Niezgoda, który nadal ma przewagę nad Koroną po tej weryfikacji, Jesus Imaz, bramek 12. Czy Felix nie strzelił 12 bramki czasem dziś? Czy to nie jest niezwykle? Strzelił. Też mi się wydaje, że 12. Felix chyba też ma tyle, co Imaz, o ile tak, się nie mylę. Tak, tak, tak. No i tyle. Jeśli chodzi o strzelców, mamy już Badziewiaków i Kozaków? Tak. To poprosimy Badziewiaków. Jak wpadły, jak świeże bułeczki. Badziewiacy, Chładun puścił 4 bramki na 6 strzałów, no to chyba musiał się znaleźć. Rakoczy dostał wędkę, to również Kante osłabił swą drużynę. Siemaszko, no to nie jego wina, że gra na poziomie Siemaszki i go wystawiono, no ale w Badziewiakach znaleźć się musiał. Spiridonowicz, fatalny mecz, Deja, no to Kuba tłumaczył za co. Poletanowicz musi strzelić w takiej sytuacji sam na sam. Guldan, Maric, Pestka, no słabo wpadnie, ale mamy dużo debiutantów tutaj, prawda? Bo aż 8 chyba. Kozacy. I w Kozackach już trochę więcej stałych bywalców. Antolicz, Starzyński, Lopez, Jimenez, Badia, to są zawodnicy, którzy byli tu już często. No i Skipica, który wyrasta na bramkarza. Fajnie, do środkowego obrońcy potrzebuje lupę. No jest umownym środkowym, ale to no jest, tak, no, tak, jest, tak. Zmieścił się, dobrze, że się zmieścił. Kogoś wam brakuje tutaj, w tej jedenastce? Kogoś wam żal, że się z niej nie zmieścił? Delikatnie zastanawiałbym się nad Jakubem Czerwińskim. Zagrał dobre spotkanie. Taki poziom starego Czerwińskiego. No, to prawda. Ale to szkoda byłoby wywalić też kogokolwiek z tej trójki chyba. Tak, to prawda, również bo tu każdy sobie zasłużył. Zasłużyli. Uryga nie gra już w Wiśle Kraków, macie mi oczywiście, to taka informacja, powiem ci, że dość... Ale w Wiśle gra. Ale w Wiśle. Maciek to dobry. A ja myślę, że on to specjalnie czasem robi, wiecie? Żebyśmy się mieli z czego pośmiać. No i terminarz na koniec, już naprawdę kończymy, bo przekroczyliśmy 3 minuty. Panowie, na który mecz czekacie najbardziej? No, wybór jest dość prosty. Lech Poznania, Legia Warszawa oczywiście. Leszek, może ty jakoś bardziej undergroundowo? Z pozostałych, no bo wiadomo, że Lech, Legia. To jestem ciekaw Śląsk-Kraków, bo Śląsk u siebie gra zupełnie inaczej, więc to też może być taki czarny koń. Widzę, że Korona Kielce abonament poniedziałkowy wykupiła. A też trzeba zauważyć, że UKS gra w ten poniedziałek i będzie grał od razu w piątek, więc... No, bo... Tylko 3 dni różnicy między meczami, to takie, no nie wiem. No, ale grając z Górnikiem, który na wyjazdach nie wygrywa, to... Ja wam powiem, że to Wisła Płoc z Koroną w poniedziałek o 18, to będzie coś pięknego. Tak, to będzie mecz. Ja już szykuję cały grafik pod to. Dziękujemy bardzo za dzisiejszy odcinek Ligi Minus, 22.04, 4 minuty przekroczyliśmy czas. Bo mamy teraz taki plan, żeby Liga Minus trwała jednak 2 godziny, bo co za dużo, to niezdrowo, co nie? Lepiej dać wam... Nie można dać wam więcej niż chcecie. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał Weszło, jeśli oczywiście chcecie go oglądać regularnie. Jeśli nie, to tego nie róbcie, bo to nie ma sensu. Dawanie suba tylko po to, bo ktoś was bardzo o to prosi, to jest głupota i to wam zawala później powiadomienia i bez sensu. Ale jeśli chcecie oglądać nasze produkcje, to subskrypcję warto zostawić. Żegnają się z wami Wojtek Kowalczyk. Dziękuję. Kuba Białek. Dziękuję. Leszek Milewski. Dziękuję bardzo. Marzena Rogalska. Zapraszamy za tydzień o tej samej porze. Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher.